music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin and ending in a bloody mess, pregnancy tests and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. The children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. I cannot identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panic running around and with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which has been given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their gray, semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And it bursts from the scream and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the scream and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the scream and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the scream and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits.
po pierwsze, co się dzieje i dlaczego tak przycięło, po drugie, dlaczego słyszę samego siebie w tle, halo, znaczy samego siebie dobrze słyszę, ale muzykę słyszę swoją, był streamek włączony, to wiele wyjaśnia. Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie bardzo serdecznie, już zaraz będę wszystko widział, tylko muszę sobie przypomnieć jak się streamuje. Już jestem, dzień dobry, co tam u was, jak weekendzik, zaczynam weekendzik, chyba wszystko dobrze, nie? Dzień dobry, witam docierających. No, to ja miałem drugą kartę, coś tam jeszcze zmieniałem na Twitchku i tego i zapomniałem sobie pozamykać. Ale nie wiem czemu tak przycięło, to przecież jak gdyby leciutka gierka. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogramy w AFK Arena, miałem powiedzieć. To jest gra od twórców AFK Arena, ale to jest AFK Journey. I to jest gierka, w którą sobie pykam od dwóch tygodni, czyli od wyjazdu na święta wielkanocne. Dzisiaj chyba właśnie będą dwa tygodnie mijać. Pan Lukasz, dziękuję ślicznie, witam bardzo serdecznie po raz 80 w gronie, bardzo mi miło, dzień dobry. Siema, siema. Jak się ta muzyczka nazywa? Jest chyba w ogóle komenda pod to? Czekaj. Utwór? O, jest nawet komenda. Jak zawsze zapominam, jaka to jest, ale istnieje. Cześć, Maro, dzień dobry. Panie Kabilu, mogę prosić o sprawdzenie PW Discorda? Kiedy ty pisałeś? A ja nic od ciebie, jak nie mam. Nic mi od ciebie nie przyszło. Także nie wiem, o co chodzi. No nie, autentycznie, no patrzę teraz i nie mam. W środę. A, faktycznie, jest, teraz widzę. To nie wiem, czemu nie przeklikałem. Możesz, jak najbardziej, tylko nie wiem, w jakiej kategorii. Chyba w inne? Albo w kolekcjonerstwo może? Może w kolekcjonerstwo wrzuć. Myślę, że to będzie miało najwięcej sensu. Dobra, sekundę, ja sobie muszę tutaj pozamykać rzeczy. Jeszcze mam prackę wywieszoną, a bym nie chciał, żeby mi się pracka pokazywała na streamie. Pan Rychu, dziękuję ślicznie, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, po raz 23, elomelo. Dobra, wracając do myśli, słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie w AFK Journey, bo pykam sobie w to od dwóch tygodni, a się okazało, że jest kampania streamlapsowa. To mówię sobie, skorzystam sobie, odpalę, jak już tak w gierkę gierze, to wam ją przy okazji mogę właśnie pokazać i... No czy zarekomendować, to sobie dojdziemy dzisiaj w trakcie rozważań, bo to jest gacza, to jest gra, wiecie, mocno nastawiona na monetyzację i to trzeba być odpornym, na różne sposoby odpornym, żeby sobie w takiej gierce poradzić, bo ostatnie, czego bym chciał, to wpędzać was w jakieś potrzeby wydawania kasy na wirtualne rzeczy, nie? Jak gdyby tego nie pochwalamy i do tego nie zachęcamy, natomiast jeśli czujecie, że macie w sobie odpowiednio duże opory i jesteście w stanie powstrzymać się przed ochotą, to wtedy jak najbardziej mogę wam gierkę polecić, bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra. Przy czym ja muszę też podkreślić, że ja dość dużo gram w gry mobilne, jak gdyby wy o tym oczywiście na streamach nie wiecie, no bo ja takich gier na streamach nie pokazuję, natomiast lubię sobie od czasu do czasu ściągnąć jakąś taką gierkę właśnie z bardzo casualowym progresowaniem. Pobykać sobie w nią jeden wieczór często, maksymalnie trzy i po prostu zastąpić ją kolejną gierką, nie? I tak sobie testować różne. I często właściwie im gorsze, tym lepsze. Ja w ogóle ogrywam mnóstwo gier mobilnych takich typowo z tych takich reklam najbardziej chamskich na świecie, nie? Ja dużo takich rzeczy sprawdzam. Ale prawda jest taka, że z tym AFK Journey, no to się całkiem polubiłem. Całkiem się polubiłem i ja bym to mimo wszystko najbardziej porównał do Genshina, jeśli chodzi o sposób progresowania i tak dalej. Przy czym ja też mało grałem w AFK Arenę, a to prawdopodobnie byłoby najlepsze porównanie. Pytanie, czy widziałeś, a jeśli tak, to co uważasz o Bundle Tail? Bundle Tail? Jesus, chyba nie wiem, co to w ogóle jest, czekaj. Bundle Tail. Gierka, dobra, patrzymy. Kojarzę postaci z Arta, ale tak przyglądam się gameplayowi i chyba nie bardzo, ale bardzo mi się podoba oprawa. Oprawa jest naprawdę fajna. To wyciszone mogę sobie puścić, mogę. Oprawa jest fajna, ale tak jak sobie przeklikuję gameplay, to nie do końca go chyba rozumiem. Ale widzę, że jest napisane, że to ma być gra cozy, czyli ja się z nią pewnie polubię. Ja lubię gry cozy. To jest mocno mój temat.
You lost me at gacha. No i wcale się nie dziwię, nie? Ja mówię, ja sam mam świadomość, że to zdecydowanie nie są gry dla każdego i wiele osób będzie takimi rzeczami wręcz obrzydzone. Natomiast ja, tak jak mówię, mam silną wolę i lubię sobie spędzić trochę czasu z takimi gierkami. Zwykle bardzo krótko, a z tym Journey jak gdyby no już dość długo, bo dzisiaj mijają 2 tygodnie i raczej szybko nie skończę grać. Cześć Matki, dzień dobry. 28 miesiąc w gronie, dziękuję bardzo. W ogóle, moi drodzy, jakby jest dopiero wiosna, a ja już pamiętam, dlaczego nienawidzę streamować w lato, nie? Jak gdyby muszę zamknąć okno i nagle robi się tak cholernie gorąco, że ja czuję, że się zaraz będzie ze mnie lało, nie? Jest po prostu dramat, także znowu wkraczamy w etap przypominania sobie o nawadnianiu. I plan na dzisiaj jest taki, żeby wam troszeczkę o gierce opowiedzieć na moim głównym koncie, a później zrobić nowe konto, żeby wam pokazać progres, bo jak zapewne się domyślacie, po tam 3-4 dniach takiego intensywnego grania w takie gierki, zaczynacie być mocno ograniczeni tym, co jest w zakresie waszych daily albo weekly. No tak naprawdę później wam wystarcza godzinka, półtora dziennie, żeby jak gdyby już zrobić wszystko, co macie do zrobienia. Więc ja już mam to wszystko dzisiaj zrobione. Nie będę wam w stanie pokazać daily na moim głównym koncie, dlatego zobaczymy sobie na nowym. Cześć pan Kijas, dzień dobry. No, klima by się przydała, nie ukrywam. Ale my jesteśmy, wiecie, na wynajmie i tak zakładanie tu klimy nie ma jakoś szczególnie sensu, tak mi się wydaje. Dobra, przede wszystkim opcje i podgłośnimy sobie troszeczkę, żeby nie było zbyt cicho. Głośność jest tutaj, głośność główna. Damy sobie, nie wiem, 70 i muzę podbijemy do 40. Chyba tak będzie ok. Jak będzie źle, to dajcie znać, nie? Ta scena, o, pamiętam, już nie muli, to tyle dobrze. Dobra, moi drodzy, co mi się tu świeci, znajomki jakieś. Nie znam, obu dodam. Proste, będzie z kim się wymieniać nagrodami. I zadanka, pewnie za znajomych. O, tu jak najszybciej będzie trzeba zapchać listę znajomych i po prostu mieć to z głowy, póki ludzie są aktywni. Cześć Dylan, dzień dobry. Przyjemna gierka do pochillowania przy jakimś streamku czy serialu. Grałem od początku 140 poziom rezonansu free to play. A początek był kiedy? Możesz mi to zdradzić? Bo ja zacząłem grać w sobotę przed Wielkanocną, czyli 2 tygodnie temu i się zastanawiam jak gdyby ile dni przegapiłem, nie? Jak gdyby ile mogłem być bardziej do przodu z ogrywaniem. Bo to też warto wspomnieć, że gra dzieli graczy na serwery. Jeśli zakładacie konto teraz, to traficie na któryś z nowych serwerów. Tych serwerów prawdopodobnie jest już ponad 400. Żebyście na równi w miarę progresowali, żebyście faktycznie, żeby był sens, żebyście bili się o nagrody za różne rzeczy rankingowe, nie? To tak zwykle w takich gierkach wygląda. Ja, jakby kogoś to interesowało, ktoś by się chciał przyłączyć, to jestem na serwerze 127. Dwie osoby od nas z Discorda też są na tym serwerze, kilka więcej gra na innych serwerach, także jeśli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej zapraszam. W przedziale 22-27, to jest dość duży przedział, jeśli chodzi o takie gierki, nie? Czy gra jakoś mocno przepycha do płacenia? No, robi co może, nie? Na pewno robi co może, natomiast jak gdyby pozostaje pytanie, jak bardzo jesteś na to odporny. Bo tak jak widzisz, tutaj Dylan pisze, jak najbardziej da się grać free to play. Jak najbardziej da się grać free to play, jak gdyby po prostu musisz się liczyć z tym, że no twój progres będzie pewnie trochę wolniejszy niż typy, które stwierdzą sobie, że wywalą 3000 jednego dnia w gierkę, nie? Jakby z tym na pewno się trzeba liczyć. Ale czy to psuje rozgrywkę? Nie szczególnie, nie sądzę. Jakby nie będziesz miał szans na znalezienie się w topowych miejscach rankingowych. To na pewno i to może być zniechęcające, ale to też jakby, wiesz, to możesz założyć z góry, że po prostu tak będzie, nie? We wczorajszym update'cie dodali, że można dodawać znajomków ze wszystkich serwerów i te aktywności, które się robi więcej graczy, można robić międzyserwerowo, zgadza się. I mam nadzieję, że te funkcje będą też rozwijać. Dziwi mnie troszeczkę, że nie zrobili tego na premierę, bo jednak jest to coś, czego na pewno gracze wymagają i czego oczekują, ale no dobrze, że dowieźli dość szybko, nie? Bo 2 tygodnie po premierze dowieść coś takiego wydaje mi się nadal sporym osiągnięciem.
Dobra, słuchajcie, to tak. To jest giera, tak jak wspomniałem, gacza, czyli mamy mistyczny dom, mamy tutaj tawernę, no i mamy różne banery. Zdobywamy w trakcie daily aktywności różne tam waluty, tikety i pulujemy sobie tych bohaterów, nie? Czyli jak gdyby to są takie ładnie animowane lootboxy. Ci bohaterowie są podzieleni na różne kategorie rzadkości. No i chodzi o to, żeby zebrać jak najmocniejszą drużynę. Jest mnóstwo różnych surowców, walut, takich rzeczy, które sprawiają, że możemy coś ulepszyć i na tym ulepszaniu też to cały czas polega. Jeśli chodzi o samych bohaterów, to mamy taką naszą czołówkę, którą możemy sobie edytować w każdym momencie i to jak gdyby dużo tak naprawdę nie zmienia. I tej czołówce musimy podnosić levele, a wszyscy nasi pozostali bohaterowie mają level wyrównany do poziomu najniższej postaci z tych pięciu głównych, nie? I jak gdyby te pięć głównych też nie może być w większym rozstrzale niż 10 leveli. Bohaterowie, tak jak wspominałem, są podzieleni na różne kategorie rzadkości. Tak naprawdę tylko na fioletowy i żółty, jeśli chodzi o pulę, natomiast jeśli na przykład mamy jakiegoś bohatera na żółtym tierze, czyli epickim, bo on się tak nazywa, to zobaczcie na dole, że mam tutaj takie ikonki. Jeśli zebrałbym cztery kopie, a mam jedną, tej bohaterki, to mógłbym ją ulepszyć na wyższy tier, nie? Także te postaci fioletowe również mogą być później żółte, czerwone, białe i tak dalej, czyli to jest legendarny, epicki i doskonały. Czy jeszcze mityczny chyba jest po drodze. Nie ma chyba epickiego, tylko mityczny jest od razu. Ja totalnie zlewam, jak one się nazywają, nie? Bardziej mi kolor interesuje. Cóż, chociaż nie od twórców Genshin, ich giery z jakiegoś powodu nie pozwalają mi się zalogować. O, a to ciekawe. Ja w Genshina też trochę grałem na premierę, tak naprawdę. Znudziłem się nim dość szybko. Bo myślę, że też po jakichś dwóch tygodniach, także już Journey troszeczkę lepszy wynik osiągnął. Ale z mojej perspektywy to są faktycznie dwie bardzo podobne gry, jeśli chodzi o to, w jaki sposób budowany jest może nie tyle gameplay, co progresowanie, nie? Cześć, Pantanul, dzień dobry. Pantanul to w ogóle mega wystrzelił, bo zaczął co, dwa dni temu? A już mam mniej więcej 1/3 tego, co ja zdążyłem wbić w tym czasie. Także ładnie sprogresował. No i dobra, mamy naszą postać. Mogę ją sobie gdzieś tutaj wyżej dać, przybliżyć. Naszego ziomeczka razem ze swoją ekipą, czyli z tymi postaciami, co są... Nie, właściwie to nie są te postaci, co są w rezonansie. To są chyba jakieś fabularne. Ja w ogóle skipuję całą fabułę, bo ona mnie kompletnie nie interesuje. Natomiast o fabule mogę powiedzieć tyle, że jest całkiem sporo i jest nawet całkiem dużo kwestii voice-overowanych. Z takich dziennych rzeczy są oczywiście różne tryby. Ja tak naprawdę wytrzaskuję się z całej areny za każdym razem. Wymiar snów to jest coś takiego, mogę wam pokazać, jak wygląda podejście, to przy okazji zobaczymy gameplay. Że mamy jakiegoś tam wroga, on ten mój już jest na poziomie trudnym, bo pokonałem zwykłego. No i są różne nagrody za to, ile uda mu się wbić obrażeń, nie? Jeśli zbijamy go do 100%, to dostajemy tikety do pulowania. Ale prawdopodobnie do 100 go nie zjadę, ale możemy spróbować i od razu zobaczycie, jak wygląda gameplay. Wygląda w ten sposób, że mamy całą naszą pulę bohaterów i po prostu możemy ich sobie ustawiać w różnych miejscach. Nie, na przykład nie chcę, żeby Cecja była, więc jak gdyby zastępuję ją jakąś tam Żmijec chyba nazywa. Ale Żmica nie chcemy, chcemy faktycznie Cecję, niech ona sobie tu będzie. Postaci są podzielone na frakcje i na klasy. Są bonusy do używania iluś tam frakcyjnych, chyba 3 albo 4. Za 3 frakcyjnych w zespole 5-osobowym jest chyba jeden tier bonusu, a za 4 chyba kolejny. Ale korzystam tylko z tego 3-poziomowego, bo inaczej jakoś wydaje mi się, że nie da się skleić sensownej kompozycji drużyny. A dzień dobry, dzień dobry. Dobra, no i sama rozgrywka, sama walka to jest tak naprawdę taki auto-battle, nie? Czyli jak gdyby zrobiliśmy formację, ustawiliśmy ją na miejscach, widzieliśmy co ma przeciwnik i z czym do nas statuje. No i te nasze mobki będą sobie biły do czasu, aż albo wpadną wszyscy nasi, albo padnie przeciwnik, albo skończy się czas z prawego górnego narożnika.
Ja w sumie chyba jakieś upgrade'y robiłem od ostatniej próby, więc kurde, może ta sukienia jednak wpadnie. Zobaczymy, jak będzie blisko, to możemy powtórzyć kilka razy. Bo wiecie, jak gdyby... jak odpalimy rozgrywkę na takich samych ustawieniach, to niekoniecznie osiągnie taki sam efekt, nie? Czy czasem, jakby jeśli coś wam nie wchodzi, to wystarczy powtórzyć kilka razy i w końcu się uda. Sam, dziękuję ślicznie. Gra głośno? Czekajcie, zaraz to zmienimy, tylko chyba nie mogę teraz w trakcie. Chyba nie, ale mogę zrobić coś takiego. System wam przyciszyć. A zaraz się zajmiemy tym po stronie rozgrywki. O, no i właśnie. To jest ta fala przed 90%, co mnie zbija. Także raczej go nie zjedziemy. No. Well, victory is deserved. Nie mam mocniejszej cecji? Mocniejszej od czego? Czekajcie, cofniemy sobie do ustawień. Zjedziemy tu do 40, bo to już jest taki nasz standardzik. Teraz wrócimy z systemem i powinno być git, ale jeśli by nie było, to dawajcie znać. Taka moja uwaga, warto rozwijać sobie supporty, które dają buffy chociażby do obrażeń czy szybkości ataku. Bardzo dużym budżetowym wsparciem jest Coco na przykład, z doświadczenia wiem, że często na bossach pierwszy DPS plus... jeden DPS plus jeden buff daje więcej damage'a niż dwa DPS-y bez buffa. Coco, który to jest Coco? Który to jest Coco? Ja nie będę teraz klikał wszystkich po kolei, ale jeśli go tu widzisz, to możesz mi rządek powiedzieć. Te nazwy powinny się tu wyświetlać, bo wydaje mi się, że zapamiętanie nazw bohaterów mimo wszystko jest całkiem istotne. Nima. A, dupa. Gdzie ja sobie najszybciej mogę podejrzeć wszystkich bohaterów? Tu gdzieś w pulach na przykład? Na wszystkich? Czekajcie. Pula nagród. Nie, tak nie będzie łatwo. Na pełnej? Noż, kliknij się dobrze. Pan Ori mówi, że nie ma świecenia cycem, pokaż mu Mirael. Mirael, to czekaj, da się wejść w omówienie? Da. Ale jak wejdziemy z poziomu... hali rezonansu. Gdzie ją mam? Tutaj. To jest jeszcze coś takiego jak skórka, panie. Skórka, no, też robi. Generalnie dużo bohaterów nie ma skórek, ale podejrzewam, że będą do tego wykorzystywać, wiecie, jakiś system sezonowy, nie? Zresztą muszę się zapoznać, bo zapowiedzieli już sezon na maj. Nie bardzo widziałem, czy już coś zdradzili, czy, nie, czy jeszcze nie. Generalnie jeśli chodzi o mapę, te lokacje są całkiem duże, przyznam wam szczerze. W tych obszarach się zaczyna, później się idzie tutaj na TT. Na ciemny las i z ciemnego lasu się wchodzi na góry. I widzę, że jest jeszcze przynajmniej jedna i wydaje mi się, że to jest ostatnia z tych, które są aktualnie, ale pewności nie mam. Cześć, pan Killer. No, chcieli zobaczyć. Sami prosili. No, jeśli chodzi o mapki, no to ja już mam je w dużej mierze poczyszczone, poza tym obszarem, na którym jestem aktualnie. I on też jest zresztą już mocno przeczyszczony. No, ale są tutaj questy poboczne, są właśnie takie lokacje ze skrzynkami, są zagadki. I zagadki są fajne mechanicznie, ale są banalne wręcz, jeśli chodzi o trudność ich rozwiązania, co jest dla mnie dużym zawodem. Bo osobiście... O, mam jakiś poboczniak, czekajcie, sprawdzimy. A to dziwne, bo ja dzisiaj skanowałem mapę i nie widziałem, żeby coś było. Może są jakieś warunki pojawienia się. No, ale to są poboczniaki, tu raczej nie będzie voiceoveru, nie?
Tundra, warta uwagi postać. No nie, no już mi, kurde, w gierce nie wajfujcie. Bez przesady. No i generalnie gierka moim zdaniem ma bardzo fajną oprawę. Dla mnie osobiście jest cholernie przyjemna dla oka. Zresztą czekajcie, moja postać wygląda w ten dziwny sposób. Ja oczywiście zawsze muszę być dziadem z lasu. I tu są kustomizacje nie awataru, tylko o. Są tytuły jakieś dziwne, które sobie odblokowujemy, wbijając relacje z postaciami albo wykonując jakieś zadania. Mamy różne elementy ekwipunku. I o dziwo muszę przyznać, że większość z tego, właściwie wszystko z tego, co tutaj mam, chyba dostałem tak po prostu za darmolca, w sensie z questów i tak dalej. To może nie? Nie, to było z aktualnego zadania, aktualnego eventu. To może było za jakąś tam... Ja brałem jakąś paczkę podstawową i chyba to wtedy dostałem. Tak mi się wydaje. Szanuję za waj postaci, no wiadomo. Nie chcę zapisywać. No, także ta postać, wiecie, jest malutka. I jakoś szczególnie jej w trakcie rozgrywki nie widzicie, więc to nie ma co szaleć. Natomiast jak macie gildię, to jest taka prestiżowa ściana. Tandul się na przykład pokazuje. Za co dostałeś tam Tandul ścianę? Jeszcze chyba ani razu na tej ścianie nie byłem, nie? Ani razu chyba jeszcze na nią nie trafiłem. O, latarnia też się pojawił. To nie jest nasz klan jak coś. My się tu po prostu wpakowaliśmy. Ale jest miejsce. Jest dobrze. Tytuł Schludny Psiak to jest hit w tej grze, bo on się chyba odblokowuje jakoś giga szybko. Mi się od tamtej pory odblokowało już kilka dodatkowych tytułów, ale z nich nie korzystam, no bo Schludny Psiak jest gituwa, nie? Schludny Kociak byłoby lepsze, przyznaję. Przyznaję, Schludny Kociak byłoby lepsze. No, jeśli chodzi o gildie, no to one nie są jakoś szczególnie użyteczne na ten moment. Wydaje mi się, że będą to mocno rozwijać. Jest bitewna musztra, to są takie wyzwania, wydaje mi się, że one są tygodniowe, ale też nie mam pewności. I to wygląda w ten sposób, że macie właśnie taką mapkę i musicie progresować jako gildia do końca tej mapy. I tu na przykład mamy teraz atak na różne typy przeciwników. No i moglibyśmy sobie... Mam nieodebrane wzmocnienie? Zaraz sprawdzimy. No i mógłbym sobie złożyć tę ekipę, która wiecie, mogłaby zaatakować, ale oni wszyscy są teraz wyczerpani. Jak gdyby energia na tej aktywności przywraca się daily, więc raz dziennie sobie to po prostu przeskakuje. A tak jak mówię, na tej postaci mam już wszystko przeskoczone w dniu dzisiejszym, już raczej więcej z niej nie wyciągnę. O, ale nie, przepraszam, możemy. Możemy kolejną pulę bohaterów dorzucić. Ja to wrzucam i tak totalnie bez kompozycji na tą aktywność, bo to jest bardziej kwestia powtórzeń niż czegokolwiek innego. Więc dorzucimy sobie nową pulę i oni mają na chyba dwa podejścia do aktywności. I to jest jakaś moja, wiecie, piąta linia obrony, więc może na trudny ich nie rzucę, tylko na... Co za wzmocnienie ja mam? Jakie wzmocnienie? Czego wzmocnienie? Wzmocnienie. To są odblokowane. O co ci chodzi, gro? Nieodebrane wzmocnienie, aby rzucić wyzwanie większej liczbie wrogów w bitewnej... Nie teraz. Dobra, no i tych, co sobie tutaj wzięliśmy, rzucimy. Ja z nich nie korzystam za bardzo, więc ja nie wiem w ogóle, co to są za klasy. Ona wygląda na DPS-a, on na tanka, ona też jest chyba DPS-em. Ty jesteś chyba range'em, a ty, mam nadzieję, healerem, ale to się okaże zaraz. Zresztą to nie jest szczególnie istotne, jak sobie poradzą, bo prawdopodobnie i tak zajadą tych przeciwników, nie? Na mapie masz do kliknięcia takie żółto-pomarańczowe. Dobra, zaraz zobaczymy. No, ja będę musiał na pewno zgłębić troszeczkę innych postaci, bo ja cały czas mam tą swoją taką, wiecie, główną linię bohaterów, z których korzystam najczęściej, a dobrze by było właśnie dowiedzieć się czegoś innego. Z mapy mówisz. To jest to! Okej.
Pasywa jakaś. Przyznaję wszystkim sojusznikom normalny... Przyznaję wszystkim sojusznikom normalnym atak przy 35 krytycznych i 10 penetracji obrony. I guess. Chociaż nie jestem pewien, co mieli przez to na myśli. Zwiększając obrażenia super zdolności. Ja z moim teamkiem chyba bym na to postawił. Ale generalnie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie pasywy, to oni dość odważnie w różnych trybach się tym bawią. Także całkiem nieźle. Dobra, zróbmy jeszcze raz tego średniaczka. Jutro z pierwszą ekipą sobie się rzucimy po prostu na trudne. Tak, ja na razie mocno brute forsuję. Ja zresztą w każdej grze mam coś takiego, że mój próg wejścia jest mocno przesunięty, nie? Że ja ogarniam szybko podstawy, ale do masteringu dochodzę bardzo późno w porównaniu do innych graczy. Jakby przychodzi dla mnie taki moment, że o, dobra, działa, nie? I mam troszeczkę wywalone w uczenie się jakichś tam dodatkowych rzeczy. Prydłen GG, tam masz różne tier listy bohaterów do kontentów. Wydaje mi się, że ogarnąłem. Ja pisałem kilka dni temu u nas na Discordzie ludziom właśnie o gierce i tam załączyłem jakąś tier listę i właśnie to mogło być to, o czym mówisz. Tak mi się wydaje. O, pan Tandul się pojawił w hali gildii. Dzień dobry. Dobra, bo w tej mustrze już nic nie zrobimy więcej. Z kodzików wszystkich korzystałem, tak. To już na szczęście odhaczyłem. Wait, no bo dalej mi pokazuje jakąś nagrodę. Za co? Gdzie? Aha, jest faktycznie. Jest to malutka ikonka. Słabo to widać. Czy my wbijemy czwarty? Chyba tak. Tak. Dobra, czwarty wbity, fajno. To jest tiketik, jest kluczyk do skrzynki gildyjnej, która jest o tutaj, kufer. I my chyba korzystamy, ja korzystam z tego, bo mi teraz zależy na diaksach, bo się zaraz kończy baner na V, jak ona się nazywa. No, 200, no i fajnie. 200 diaksików. Vala ona się nazywa chyba? Muszę sobie przypomnieć. Ta, Vala. No i mi już malutko brakuje, nie? Mi już malutko brakuje, bo tylko 8 tiketów, więc muszę docisnąć diaksy do 3000. Myślę, że jutro się spokojnie uda, z czegoś powpadają. Więc będę miał kolejną walę i to będzie już dla mnie... który to będzie tier? Co jest między doskonałą... Nie, to będzie doskonała? Ha. Tak, no bo już pomiędzy nic nie ma. Po mitycznym jest doskonała, nie? Cześć, Katie, dzień dobry. Siema. Jezus, mi się głos łamie, sorry. Tak mówiłem, że już dzisiaj na tej postaci nic więcej nie zrobię, mam wszystko odklikane, ale jak widać, zawsze coś się znajduje. No i takim ważnym elementem progresowania tutaj jest również postęp w arenie AFK, czyli to, co mamy w lewym dolnym rogu. Tutaj mamy taką skrzynkę, która generuje nam surowce potrzebne do ulepszania bohaterów. W każdej chwili mogę sobie tą skrzynkę kliknąć i to, co się w niej zgromadziło, mogę sobie odebrać, nie? Ta kasa, ona jest gówno warta, bo jak gdyby to się zaczyna stakować w ekwipunku, być może ten balans się przekręci w którymś momencie i jak gdyby nagle się okaże, że mi tej kasy brakuje i zacznę sobie pluć w brodę. Natomiast na ten moment można nią szastać po prostu na lewo i prawo. To jest doświadczenie i to doświadczenie na tym etapie też już mi zaczyna zalegać, a to dlatego, że wąskim gardłem okazał się być fioletowy proszek. Z tym proszkiem jest dramatycznie, bo dostaję go w tym momencie 1744 na dobę, a ponad 2000 takiego proszku potrzebuję, żeby ulepszyć jednego bohatera, nie? Także jeśli bym polegał tylko na proszku z tej areny, to no, za dobę dopiero mógłbym sobie ulepszyć jednego bohatera. Na szczęście są inne sposoby, nie? Żeby to zdobyć.
jest coś takiego jak poziom tej areny. Jego się zdobywa przez walkę. Ja jestem teraz na 489 poziomie tej areny. No i tutaj też mamy po prostu kompozycję 5 bohaterów. Co tu się wydarzyło? Co tu się z kompo wydarzyło? Lol. Dobra, niech sobie raz spróbuję zawalczyć. Raczej się tutaj z Lipsem nie przebiję, ale jest jak jest. A że plusowe są to jak najbardziej. Że plusowe są to jak najbardziej pamiętam. Już mówię o tych pełnych progach, nie? No u mnie tak naprawdę Tessia robi wszystko. Jak widzicie, jak ona się odpala, to ona jest prawie że w stanie posolować rzeczy. Teraz już po prostu na hapsie tego demona przywołanego nie daje sobie rady, ale generalnie jak mi wpadła właśnie na doskonały, to zaczęła trochę solować content, nie? Jak gdyby cała drużyna mogła paść, a ona dalej wygrywała gierki jeszcze przez 20 progów. No i z takich rzeczy, które liczę, że się wydarzą u mnie w czasie najbliższym, to na pewno bym chciał właśnie zdobyć tą walę z banera i na pewno mi wpadnie, prawdopodobnie jutro. A baner się kończy za 3 dni, więc no już tak na ostatnią chwilę. Więc ona wpadnie sobie na doskonały. Rowanik też brakuje mi jednego, żeby wskoczyć na wyższy tier. No i bardzo bym chciał, żeby mi poleciał Toran, bo on dla mojej kompozycji jest bardzo ważnym tankiem, ale on już nie domaga, nie? On pada zbyt szybko. On już nie spełnia swojej funkcji, ja muszę go właśnie podnieść w ten sposób, ale on, kurde, no nie chce lecieć, nie? Za healerkę mam Haywin, ale szczerze zastanawiam się, czy by nie pokombinować z czymś innym. Myślę, że mógłbym spokojnie coś zmienić. No, to chyba tyle. To chyba tyle. Coś jeszcze miałem wspomnieć. Aha, miałem wspomnieć, że oczywiście jest globalny czat gierki i jest lokalizowany pod kraj i przyznam wam szczerze, że ten czat jest absolutnie dokładnie tym, czego byście się spodziewali po polskim czacie w grze free to play, nie? Jak ktoś lubi sobie patusiarnie poczytać, to jest doskonały content, ja świetnie się bawiłem przez pół świąt. Strasznie ładnie się te modele na podglądach ruszają, jak z bajki. Tak, jeśli chodzi o art style, to naprawdę jest tutaj... Widać, że to jest tytuł azjatycki, ale jest zrobiony bardzo porządnie. Jakby to też jest ważny dla mnie element, nie? Że jeśli mam do czegoś wracać daily i spędzać z tym chwilę czasu, nie poświęcając się jakoś strasznie dużo uwagi, to ta oprawa jest dla mnie w takich przypadkach akurat bardzo ważna, nie? No. Dobra, i tak jak mówię, możemy sobie zrobić nową postać, żebym wam pokazał po prostu, jak się progresuje od początku, nie? Jak klikniesz w książkę z wykrzyknikiem przy zadaniu, to otrzymasz dziennik zadań i na dole będzie opcja do wybrania zadanie miejskie. To są te fioletowe znaczniki. O! Ty, faktycznie, ja tu w ogóle nie zaglądałem, ale w pobocznych nic nie mam, chyba że... To! O, dobra, to sobie możemy porobić, bo to widzę jest trochę fioletowego pyłu, a mi się to przyda. Mi się to przyda jak najbardziej. Śledzenie, dobra. Tak, Rychu, nie wspomniałem o tym oczywiście wcześniej. Gra jest teoretycznie robiona z myślą o mobilki, ale ma w pełni funkcjonalnego klienta PC-towego, nie wymaga żadnych emulatorów ani nic takiego. I ja już osobiście nie wyobrażam sobie w ogóle grać na mobilce. Na PC-cie jest 100 razy wygodniej. Dobra, no lecicie. A co tam u was, moi drodzy? Ważne pytanie, czy oglądaliście już Fallouta? Mówię o serialu oczywiście. Bo słyszę dużo pozytywnych opinii. Ja nie wróżyłem mu dobrze. Przyznam szczerze, że nie wróżyłem Falloutowi dobrze, a słyszę, że jest całkiem nieźle. Well, victory is deserved. Jak wykonasz 3 z danego tieru, wbijesz odpowiedni rezonans i wbijesz jakiś etap w zadaniu głównym, to odblokowujesz kolejne. O, fajnie. Pewnie spójne ze strefami, nie? Jak się przekracza te progi między strefami mapy, to pewnie spójne z tym. Ja po pierwszym tygodniu placki, co ty gadasz? Co ty gadasz?
I co to, taka pracka marzeń, czy taka pracka tymczasowa? Co chyba warto wspomnieć, tu nie wszystkie zadania polegają na walce. Są też takie... rzeczy, o rzeczach zagadkowych już gdzieś tam wcześniej wspominałem, ale to są bardziej takie środowiskowe, a nie powiązane z zadaniami, ale są jakieś takie minigierki od czasu do czasu. Strasznie rzadko i to dziwne, bo skoro sobie zrobili system pod te minigierki, to ja jestem zaskoczony, że nie wykorzystują tego częściej. Byłem bardzo zniechęcony do Fallouta po trailerach, ale znajomi cenią, więc chyba dam szansę. No właśnie, ja mam podobne podejście. Mam podobne podejście, dzisiaj raczej tego nie ruszę, w sobotę tego nie ruszę, ale myślę, że w niedzielę tak bym sobie jeden odcineczek na próbę odpalił i jeśli mi siądzie, to może pocisnę więcej. Jest chyba cały sezon od razu rzucony, nie? To nie jest jeden z tych dziwnych przypadków, kiedy dostajemy na przykład, nie wiem, 4 odcinki i później co tydzień po jednym. To jest ten do sprzątnięcia? Nie, on nie miał znacznika zadania, ale i tak go zniszczymy. Ta, od razu cały sezon. No to spoko. O właśnie, o tych X-Menach wznowionych 9-7 mnie... nie pamiętam już od tylu dni, żeby to obczaić, ale też słyszałem, że jest nieźle, że tam jest dość ostro w ogóle, nie? Że widać, że to jest kontynuacja dla tych ludzi, którzy dorośli na tej animacji starej. Jeszcze jak pan Łukasz poleca, to już w ogóle będzie trzeba obczaić. Dobra, gdzieś tu idziemy. Łatwiej się będzie tepnąć. A na czym są X-Meni? Na jakiej platformie? No uważam, że narracyjnie to jest Turbo Glow Up na Disney Plus. Okej, no w sumie tak. Na czym innym mogłoby być? Głupio pytam. Jejku, jakby tak Spidermana animowanego z 95 wznowili. O Jezu! Ja wiecie, uwielbiam tą bajkę, ona się zapisała bardzo mocno w moje dzieciństwo, ale niestety później nie było już żadnej serii animowanej o Spider-Manie, która miałaby jakikolwiek podjazd do tamtej, nie? Jezu. A najbardziej mnie boli to, że tam była fajna historia i ona się w ogóle rozkręcała i anulowali, nie? Anulowali niestety serial, więc nie doczekaliśmy się właściwego zakończenia. A jakby to, kurde, wznowili teraz, ojejku. Mam nadzieję, że ten X-Men się przyjmie. Ja go włączę w jakimś lupie, żeby po prostu się odtwarzał i nabijał stacy. Może mi dzięki temu zrobią Spidermana. Marvel Animations chyba coś mamrotał o powrotach starych kreskówek. I to by miało strasznie dużo sensu, bo ich filmy dostają teraz zresztą zasłużone bardzo baty, a animacje są raczej powszechnie chwalone, nie? Jakby te, które się przebijają do jakiejś szerszej świadomości, to są nieliczne animacje, no ale one zbierają bardzo pozytywne opinie. Więc właśnie taki powrót i wejście głębsze ponownie w gatunek, plus to, co lubią, czyli nawiązania do nostalgii, myślę, że to by siadło. Mam kaczuchy zaganiać. Muszę mu zajść z tej strony i zagonić w kółeczko. Mordzia. Dobra, jedna siedzi. Druga siedzi i trzecia jest tutaj. Dobra. No ja bym był szczerze bardzo zadowolony. Zresztą, ja mówiłem o tym jakiś czas temu, nie? Że ja z jednej strony bardzo bym chciał film poświęcony typowo Silver Surferowi w taki sposób, żeby nie miał nic wspólnego z Ziemią, ale jednocześnie uważam, że w formie animacji to by wyszło dużo lepiej.
A, dobra, to jest taka minigierka w stylu Whack-a-Mole, tylko że mamy odpowiednie karty klikać, takie, które są tutaj w narożniku. Szczerze, gdyby te gierki były troszeczkę bardziej wymagające, to nawet byłyby spoko, ale one są tak beznadziejnie proste, że to po prostu... To jest zerowy poziom wyzwania, niestety. Zresztą oni w pierwszym tygodniu wysyłali ankiety do graczy. Ja sobie je uzupełniałem, bo oczywiście były za nie diaksy. I chyba są świadomi problemu, bo się dużo pytali o te zagadki, nie? Środowiskowe. A, bo my to zrobiliśmy w całości. Dobra, to jeszcze raz, co my mamy w zadaniach? Zadania miejskie. Co mam? Wszystkie? Mam wszystkie. Czyli musimy teraz rezonans do 132 i góry musimy odblokować, czyli kolejny tier. Do niego mi niewiele brakuje, bo 5 poziomów areny. Także myślę, że jutro to wpadnie. No, to prawda, Ori. To prawda, niestety. Ja nie pamiętam, kto rysował, czekajcie, muszę zobaczyć, Silver Surfer Marvel Now. Była taka jedna seria, o, to jest ta. To jest od Dana Slota i od Alredów. Doskonała, bo to była seria. Jejku, jeden z moich ulubionych komiksów, serii komiksowych ogólnie. I to był taki bardzo kolorowy kosmos, pełen najróżniejszych rozkmin. Ten Silver Surfer tam sobie płynie na tej desce między tymi planetami, które, kurde, wyglądają jakby były na kwasie. Wniosek mini właśnie, o czym jest życie dla niego, a czym być powinno. O Jezu, świetna jest ta seria. Jest czymś zupełnie innym właśnie niż takie typowe superhero, nie? Wydaje mi się, że te ankiety, które miałem Dylan, nie miały pola na maila, ale oni, jak tylko wysyłałem tą ankietę, to zaraz mi dawali nagrodę do odbioru, tu wiesz, na poczcie, nie? Tutaj przychodziły jakieś rzeczy, zresztą... Rozmowa z twórcami, rekompensata, nagroda za arenę, hotfix, nagroda arena, wzrost poziomu gildii, nagrody, konkurs? Nie pamiętam tego. Konserwacja. Ha, a może nie? Albo zniknęły? Nie wiem. No, bardzo polecam. Totalnie moja ulubiona seria. Dobra, szkoda, że mi się te poboczniaki skończyły, bo w sumie bym sobie je przeklikał z wami. A tak to trochę lipa. Ale to nic, to zrobimy sobie teraz tą nową postać, tak jak mówiłem. Zobaczcie sobie od początku co i jak. Dobra, to się robiło tak. Opcje, inne. Przełącz postać. Tu mam jeszcze postać na 330 serwerze, bo tam Saber gra. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu się rozbijać pomiędzy różnymi postaciami. Więc sobie gram tylko na tym 127, ale dzisiaj możemy sobie zrobić nową. O, no w sumie nie ma tych serwerów aż tak strasznie dużo. Myślałem, że już 400 przebiło, a to 371 najnowszy. I zrobimy sobie na 371 w takim razie, czyli na najświeższym. Mi teraz gierkę przeloguje. No, a do samego grania w gierkę wiadomo, jakby to jest bardzo specyficzna gierka, więc jakoś strasznie mocno was nie zachęcam. Natomiast jeśli kogoś takie gry interesują i chce sobie zagrać, to
Gdzieś tam bot od czasu do czasu wrzuca linka do ściągnięcia klienta z mojego refa. A może nie wrzuca? Może to trzeba samemu? Nie, też nie. A to dziwne. Powinno działać. Chyba zdech bot. To czekajcie, sam wam wkleję. To jest taki śmieszny pan Link, jak sobie z niego ściągniecie klienta, zrobicie konto i będziecie sobie grać, osiągać jakieś tam tiery w gierce, to ja dostaję za to jakieś tam niby sianko. Nie wiem czy dużo, nie wiem czy mało, ale coś. Ale też te nagrody za ankiety nie były jakieś powalające, przyznam szczerze. To były jakieś takie bardzo śmieciowe rzeczy. Ale wiadomo, są takie momenty, że tam ci groszy brakuje do jakiejś tam puli 10 tiketów i to też potrafi ucieszyć. Behold the legend, Merlin. Jeśli chodzi o fabułkę, to ja przyznam szczerze, rozumiem tylko początek. Potem jak gdyby, jak już zacząłem skipować, to już nie było powrotu, nie? Już nie było powrotu do czytania i słuchania. Magister Merlin? Magister Merlin. A, jednak bot żyje. Are you all right? No cóż. Magister Merlin? You don't look well. Did you have a nightmare? No, a u nas zwolniliśmy ostatnio z Magdą trochę z filmami i serialami, bo Magda wzięła abonament w Polsacie i kapnęła się przy okazji, że tam jest Animal Planet i inne te wszystkie takie o zwierzętach, nie? Jak gdyby jest teraz w kółko coś. Jest taki, taka seria o Dr. Paul chyba? To jest jakiś taki ziomek Holender, który wyjechał do Stanów i został weterynarzem i tam sobie zakład weterynaryjny prowadzi od 30 lat i jak gdyby taki jego daily life, jak jedzie tam ogarnąć jakąś świnkę, przynoszą mu kózkę, wiecie o co chodzi. Dr. Paul, no właśnie. I'm Dolly. We've been living together in the mystical house for a while now. Tak, on na Disney Plusie też jest. To easy. To walić Polsat. A no tak, no bo na tym Polsacie to byśmy nie mieli chyba tego w formie wodowej, tylko jakby kanałów na żywo, nie? To chyba tak tam działa. Ja nawet nie ogarnąłem, że to z Disney Plus zapuszczasz. However, you lost most of your powers somehow. Your memories are fragmented and you often forget things. I woke you up because there's a fire on the other side of the river. It's getting serious. Rozdówcy mi przetłumaczyli jej imię. No jeśli chodzi o lokalizację, to widać, że mają problemy, nie? Mnie na przykład zawsze rozwala, że jak udzielasz komuś pomocy, bo jest coś takiego, że jeśli masz problem z jakimś na przykład poziomem areny, albo chcesz zawalczyć ze spaczonymi stworzeniami na mapie, to musisz requestować pomoc albo swoich znajomków, albo pomoc ludzi z gildii. I za każdym razem, jak udzielisz komuś pomocy, to jest taka odsyłana wiadomość automatyczna i ona jest chyba po koreańsku, nie? Także to jest w ogóle nieprzetłumaczone. Zresztą u nas na Discorda też ludzie wrzucali właśnie, że tam są jakieś kwestie kompletnie pozbawione tłumaczeń albo kompletnie pozbawione sensu, więc no mówię, to też było przedmiotem jednej z ankiet, które wysyłali do graczy, więc oni są chyba świadomi. No i tak jestem w szoku. Może nie powinienem być w szoku, nie? Bo gierka jest naprawdę mocno dopoliszowana, jak na premierę. Natomiast no, trzeba pamiętać, jak gdyby, że to robią ludzie, którzy mają doświadczenie w tej kategorii i mieli już ze sobą duże sukcesy, więc jak gdyby tam się siano, pewnie ogromne przelewa. A nawet nie pomyślałem o tym, Tandul, żeby sobie zmienić na angielski. Zresztą dla mnie to już teraz nie ma sensu, nie? Skoro ja skipuję większość fabuły. Jeśli mi pamięć nie myli, to Dolly z AFK Ariny ma bogate portfolio w Rule 34.
Nie wątpię, ja nie znam postaci z areny. Miałem styczność, jak też kilka dni pograłem, tak ze 3-4 dni pograłem i jak zawsze się znudziłem. Natomiast bohaterów w ogóle nie pamiętam. Kompletnie. You've been in seclusion all these years. No one knows you're here. If you just go out like this, it might stir up some trouble. You know, you're probably the most famous mage in Hesperia. Before going out, why don't you use some magic and change your appearance? No sama fabułka też, wiecie, jest taka naiwna i generikowa, nie? Wybieramy postać, sylwetka, wychudzony, czekajcie, co my tu jeszcze mamy, kolor skóry, strój. No ten zdecydowanie. Mnie strasznie drażnią takie stroje, nie? Takie szlacheckie. W ogóle, nie wiem, to mi się tylko z NPC-ami kojarzy, nie z bohaterami. Kudły. Takie sobie zostawimy. Twarz typu stary dziad. Pasuje. Oczka. O, śmieszne, bo tu na ikonce wyglądają na grafitowe, a tutaj są brązowe. Ale to je zostawimy. I co mamy na inne? Aha, zarost. No, zarosty są niestety mało satysfakcjonujące. Mam nadzieję, że ta kosmetyka gdzieś tam będzie rozwijana na przestrzeni kolejnych sezonów. Będzie sobie można odblokować również darmowo jakieś ciekawe rzeczy. I typa sobie nazwiemy. Kurde, proste, że CTSG, nie? Zaczynamy. A, ta dżurnejowa lala to Dolly. I o to chodzi z tłumaczeniem. Dobra, to ja kontekstu nie miałem. No i teraz będziecie widzieć, że jak chodzę sobie właśnie na świeżej postaci gdzieś po mapce i są właśnie jakieś grudy złota, przeciwnicy, że to jak gdyby ten obszar się odsłania tam, gdzie dochodzimy po raz pierwszy i tak dalej, nie? Że to sobie gdzieś tam żyje. Zresztą w ogóle ta mapka ma cykl dnia i nocy. Nie wyczułem jeszcze, jak długo się zmienia, bo kompletnie nie przykładam tego uwagi, ale fajne jest to, że jak gdyby wizualnie dobrze zarówno jest oddawany dzień, zmierzch, zmrok i noc, nie? Jakby, że te kolorki się fajnie gdzieś tam komponują w każdym układzie. Aha, bo to są... Okej, Jesus, na początku gry to w ogóle, wiecie, sam decydujesz, kiedy użyć specjalnej zdolności, nie masz jak gdyby mnożnika prędkości i tak dalej, a potem masz to wywalone totalnie, nie? Dajesz sobie auto, przyspieszenie dwukrotne, pewnie jakby było czterokrotne za 3 złote, to bym kupił. Tak już jest. Ale że ominęli okazję, że skoro jednego chomika nazwali Chippy, a drugiego... A, tak, to widziałem, że ludzie gdzieś tam na czacie pisali dość często. Ta. Albo Chippy i Daily. To już takie starodziadowskie nawiązanie. Ale bardziej trafiające w moje starcze serduszko. Tak, animacji ultów jeszcze nie wyłączyłem, ale prawdopodobnie też mnie to czeka w przyszłości. No, fabułka jest jakaś taka naiwna, że jesteśmy jakimś super zajebistym magiem, który stracił pamięć i nie może się za bardzo odkrywać, kim jest, nie? Ale mam jakieś tam wsparcie przyjaciół, którzy nad tym czuwają i tak dalej. I sobie idziemy przez świat. Typ ma wszerz więcej niż ja wzrostu. We've been friends for decades, and our friendship will never fade, no matter how muddled your memory gets. But this is no time for small talk. Look at these fire elements. Hogan też jest z areny? A, to oni pewnie sobie całe uniwersum przenieśli, co zresztą ma turbo dużo sensu, nie? Ciekawe swoją drogą, czy się będą crossować w dwie strony, między areną a Journey. They don't belong in Raihel. How could they just appear out of nowhere? Ta, faktycznie, torchlightowy vibe też ma trochę. Hmm.
Seems my instincts were right. This fire was no accident. Gdyby kogoś zastanawiało, czy jest to jakiś klasyczny, jakaś klasyczna RPG-szkowość, to jakby decyzje na nic nie wpływają, nie? Please, give me a hand. I są te wszystkie mechanizmy ułatwiające, typu idziesz sobie na mapę i klikasz, gdzie ma ci postać dojść i ona sama już wie, z których tam waypointów skorzystać, żeby się przyteleportować, sama sobie podchodzi w miejsce wybrane, nie? No tak, to ten początek jest w ogóle śmieszny, bo jeszcze nie mamy naszych bohaterów, nie? Mamy tego naszego śmiesznego chomika, tego Chipa. Chipiego, przepraszam. I dwóch sojuszników takich dołączonych. A nasze pule dopiero dostaniemy. Na początku chyba zawsze się Rowana dostają, teraz jest jakiś premiowany. Dublaż jest w większej części ok, ale jest kilka głosów, które bardzo mi nie leżą. To jest ten najbardziej popularny tank na T. Nie Torgal. Coś takiego, wiecie, o którego mi chodzi. Ci którzy grają oczywiście. Dobra, możemy go zlevelować, wiadomo ile mamy surowców. On jest fatalnie zdublowany, w sensie aktor się dobrze wczuwa. Nie Tyrael, Toran, dokładnie. Aktor się dobrze wczuwa, jak gdyby fajnie się bawi głosem, ale słychać, że robi to amatorsko, nie? Że to nie jest studyjne nagranie, tylko typ sobie siedzi tak jak ja przed mikrofonem w domu i dla Fiverra robi jakieś zlecenie. Podobnie ta healerka z liściem, ona ma imię coś jak Heaven. Heywin chyba się nazywa. Także tu też jest pewne pole do poprawek. All forces, attack! Nie, o AI bym ich nie podejrzewał, ale wydaje mi się, że właśnie mają część głosów z jakiegoś Fivera albo odpowiednika, nie? Że to jest amatorsko trochę robione. To dziwne. General, they've ruined my beauty sleep. This will cost you extra. Valen, you're just getting here now? Zawsze jestem bardzo ciekaw, jaki procent graczy w takich gierkach faktycznie ogląda to wszystko i słucha tego wszystkiego i czyta to wszystko. Wydaje mi się, że to jest jakieś, że to jest jakaś ogromna nisza, nie? Anyway, looks pretty grim here. I didn't expect the fire to be this big. This is not normal, General. That's right. Większość czytasz? To szacun. Ja nie mam cierpliwości. W sensie ja zawsze staram się wytrwać jak najdłużej, zanim zacznę skipować, nie? I tu faktycznie wyczyściłem pierwsze dwa regiony, zanim zacząłem to robić, ale jak już zacząłem skipować, to nie wyobrażam sobie powrotu. W skrócie ratujemy świat, okej? No to tak, no jakiejś porywającej fabuły naprawdę nie ma się co tu spodziewać, no bo tak jak mówię, no wydaje mi się, że większość skipuje wszystko. To jest gra, wiecie, w ładne efekty i w cyferki, i to wszystko. Ale muszę przyznać, że od początku byłem zaskoczony, że ta warstwa strategiczna jest tu dość fajnie rozbudowana, nie? Myślę, że jak będziemy sobie teraz przeklikiwać ten tutorial, to gdzieś tam powoli będą wskakiwać różne tryby i będę miał wam okazję pokazać, że tych tryby naprawdę stawiają na uwypuklenie ważnych elementów tej gry i robią to całkiem nieźle. Cześć Milo, dzień dobry. Co tam słychać? Dobra, tutaj.
more interested in who started the fire than in putting it out. Ci bohaterowie, których my pulujemy, których wykorzystujemy w naszych formacjach, oni są jako NPC w fabule, nie? Pojawiają się tam stopniowo. I saw you casting a spell with my own eyes. It's not that easy to quench a greedy fire, my dear. I'm just trying to help. Play to był najgorszy wybór światłowodu. Jesus, ja pamiętam, jak przez pół roku próbowałem zerwać umowę z Playem. To było 100 lat temu, nie? To było 100 lat temu, ale to wyglądało mniej więcej w taki sposób, że... chciałem zerwać umowę, więc mówią, opłać ostatnią fakturę. Opłacałem ostatnią fakturę, więc mi przedłużali i mieli w dupę zerwanie umowy, nie? I tak w kółko. I jak gdyby mijał czas, mówią, no jest nowa faktura, proszę opłacić, jak gdyby to wtedy porozmawiamy. I opłacałem i znowu, nie? I tak pół roku to trwało. A problem był taki, że ja wtedy siedziałem za granicą. Nie mogłem się pojawić w punkcie, ani nawet wiecie, no przedzwonienie do nich na infolinię nie było mi wtedy bardzo na rękę. Musiałem gdzieś tam rodziców angażować w pomoc. No i od tamtej pory unikam bardzo mocno. Czy są tu krasnoludy, czy tylko kaszełkowate dziewczynki? Nie ma chyba postaci, którą mógłbym porównać do krasnoluda. Natomiast na pewno też można zakładać, że no, ci bohaterowie będą dodawani, nie? Na pewno już mają gdzieś tam całą kolejkę zaplanowaną na najbliższy rok. Zresztą myślę, że zaraz jak będzie okazja, to mogę ci gdzieś tam pulę bohaterów pokazać, nie? Nie wiem, czy wszystkich, ale chyba większość. Don't push your luck, young man. I'm not known for my patience. Niestety w Szczecinie słabo z dostępnością innego dostawcy, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, paradoksalnie w centrum. No, ja jestem z Poznania, nie? I jak gdyby tutaj Inea rządzi. Jak gdyby ciężko jest mieć coś innego niż Inea. A ta Inea, no, generalnie na co dzień jest stabilnie, ale ja mam zawsze takiego pecha, że jak potrzebuję tego internetu, jak już faktycznie go do czegoś potrzebuję, bo na przykład, nie wiem, jest... jakieś wydarzenie, które chcę restreamować, nie? Jakaś gala, jakiś pokaz, jakaś konferencja, to zawsze musi się wtedy zesrać. Zawsze po prostu, no to już jest jakiś standard. Quiet. W zeszłym roku chyba majówkę, dosłownie całą majówkę nie miałem internetu. Mieliśmy po prostu mieć takie dni wolne, że sobie mieliśmy posiedzieć w domu, pochillować, jak gdyby nic nie robić, niczym się nie przejmować. No i wyszło fajnie, bo jak gdyby spędziliśmy sobie dnie na kocyku w parku czytając książki, zamiast siedzieć przy kompie, no ale to nie do końca był nasz wybór, nie? Więc też dzięki Inea. No a jeśli chodzi o tych bohaterów, to są co, 4 frakcje albo 5 frakcji? 5 chyba frakcji, gdzie oni są tematycznie spójni w obrębie tej frakcji, nie? Dobra, i teraz mamy piąteczkę i... no i w sumie jest git, widzicie. 4 plus 2 dodatkowe. Są nieumarli, świetliści, ci śmieszni z lasu. I kto jest jeszcze? Te dwie dodatkowe, co masz na myśli, to są po dwóch bohaterów każdej, nie? Czyli takie mocno dodatkowe. Zwierzaki, okej, okay, zwierzaki. A, to jest na fabularną przegraną, rozumiem. Chociaż nie, oni to ubiją. Ja przy Orange'u mam już wyliczone, kiedy internet upierdzieli. I ja być może zachowuję się nieco paradoksalnie. Boże, brakuje mi słowa. Słowo mi uciekło. Ojej, ale to jest przerażające. Nie paranormalnie.
jak czemuś bardzo nie ufasz. Paranoicznie. To jest słowo, którego szukałem. Może zachowuje się nieco paranoicznie, ale mam wrażenie, że jak przychodzi termin wystawienia fakturki za usługi, to oni coś tam podkręcają w tym internetku. Jakby to, żeby troszeczkę wolniej chodził, żeby na przykład komuś się zaświeciła w głowie lampka, pewnie mam fakturę do zapłacenia i żeby płacili terminowo, nie? Bo pewnie internet szwankuje, bo nie zapłaciłem jeszcze. Mam coś takiego gdzieś tam się mi w głowie rodzi, nie? Play ma stałe ponad 50 raportów na down detektorze, więc to mówi samo za siebie. Ponadto światłowód kręcący wynik 50-70 to 50-70 Mbps-ów? Okej. Okay. No to wszystko już rozumiemy. If I hadn't seen you pass out just now. Nie, no ja mam prędkość w miarę spoko w tej Inei. Tylko tak jak mówię, no jak już coś pierdolnie, to w najgorszym momencie, zawsze. You passed out for a while. General Hogan and his men put out the fire. Then he returned to Hollistone. He ordered me to stay here and look after you. Before he left, na osiedlu, gdzie mieszka moja mama, podobnie jest z wodą. 3 razy z rzędu, 2 dni przed odczytem wodomierzy był brak wody na osiedlu. No. Normalnie na umowie stoi pięknie do 600, no. Do 600, a masz minimalną prędkość na umowie? Pewnie nie, nie? What a strange request. Do you often forget things? Jak oceniasz community fkjourney.pl serwera Discord? Dostarczyło mi świetnego kontentu w okresie wielkanocnym, nie? Jak gdyby siedziałem sobie u rodziców, winko sobie z tatą piłem, oglądając telewizję i sobie scrollowałem te pierdoły. Niesamowite doświadczenie. Nigdy więcej. Oczywiście, że mam 1 kbps. Jeden. Jakby zrywaj tą umowę, szukaj czegokolwiek innego, jakiegoś typa, co jest lokalnym osiedlowcem i da ci antenkę do wystawienia za okno, to będzie lepsze. The Scarlet Sorceress, Muriel. Jak z bitwą freestyle, kolego, zaprosiłem kulturalnie, nie udzielam się artystycznie, mam zakaz sądowy, wiesz? Nie mogę. You're a magister, so perhaps you've heard of her. She was identified as the culprit by young Jest jeszcze lepszy niż czat świata? Podobny bym powiedział. Powiedziałbym, że podobny. Ja z Play też miałem wieczne problemy z internetem. Przerzuciłem się na 5G Orange i śmiga aż miło. Ale to wy mówicie o internecie stałym czy mobilnym? That kid with the huge bag and the duck on his head? Stałym, nie? Ze światłowodem wiadomo, ale gdyby mówił o tych pozostałych. Ja mówię, ja nawet się nie mam co rozglądać z jakimiś alternatywami, bo Poznań to jest Inea. Koniec, kropka, nic tu więcej nie znajdziesz. Znaczy, w niektórych strefach pewnie tak, ale no, tu gdzie ja jestem, nie. Dobra, bo ta fabuła was też gówno obchodzi, nie? Miałem wam pokazać początek giereczki. No i zaczynają się pule. I te pierwsze pule, no wydaje mi się, że one są podkręcone w opór, nie? Jak gdyby to, że się tego Rowana dostaje właściwie za darmolca, to jest jedno, ale mam wrażenie, że też te pierwsze pule mają niemal gwarantowaną szansę na legendy. Mieszkam w dolinie, która mieszka w takiej odległości od ulicy, przy której idzie światłowód, żeby... To musiałbym słup nastawić na mój koszt, żeby doprowadzić internet. Tak to lokalny dostawca ocenił sytuację. Kumam. Ja mam znajomka, który sobie kupił w zeszłym roku las. I on w tym lesie ma światłowód, nie? Ja w centrum Poznania nie mam. O, będziemy pulować, czyli fajnie. Na razie pojedyncze tiketiki, ale to chyba nam zaraz padnie takie, że 10. A jak nie, to sobie zaraz kodziki odbierzemy, bo na szczęście te kody... mogę wam zresztą zaraz wysłać linka.
Jest taka stronka, która zbiera właśnie kody promocyjne do Journey i na szczęście można ich używać na każdej postaci, jaką macie. Się bałem, że to będzie taka sytuacja, że wiecie, na głównej się odbierze i koniec, ale można na każdej. Kody. I o ile one nadal wszystkie działają, to wychodzi tego ponad 4000 diamencików, więc trochę wam styknie na pulowanie. May flowers blossom across this land. Dobra, i co, nie dacie mi więcej? Wydawało mi się, że na start dostawało się tego całkiem sporo, ale może już nie pamiętam, jak to było. Siema, Ultra, dzień dobry. Cóż to? O gierkę pytasz pewnie. AFK Journey, czyli taka mobilka z klientem PC-towym. Taka, wiesz, gierka, żeby sobie odklikiwać dziennie jakieś aktywności. Że sobie siadasz na 40 minut, przeklikujesz sobie na chillu totalnie rzeczy, progresujesz sobie postać, jakaś tam satysfakcja dzięki temu wpada. Gra cię próbuje na każdym kroku dymać na kasę, ale ty się nie dajesz. Mówisz sobie, jaki jesteś dzielny, że się temu postawiłeś. I tak sobie życie leci, nie? Ja lubię takie rzeczy. Siema, pan Staffi. Dzień dobry, dzień dobry. Kurde, nie wiem, czemu ta komenda nie działa. Co jakiś czas bot sam z siebie to wrzuca. Ale jak ktoś by sobie chciał spróbować zagrać, to tu jest taki mój linkacz. Jak z tego klienta będziecie sobie grać i progresować, to ja tam niby jakieś siano mam za to dostawać. Nie wiem, czy dużo, nie wiem, czy mało, ale tak było w kampanii. Czy fajna giera? To zależy, jakie giery lubisz, nie? Bo na pewno część ludzi, która jest przyzwyczajona do takich AAA-owych produkcji PC-towo-konsolowych, to może się czuć lekko zniesmaczona. Jeśli masz już jakieś obycie z graniem mobilnie, jak gdyby wiesz, że to jest napchane jak gdyby mikropłatnościami i jak gdyby na każdym kroku próbują cię zachęcić do zakupu czegokolwiek, jeśli to już nie jest dla ciebie nowe, to myślę, że może ci się spodobać. Ja tą gierę mimo wszystko porównuję najbardziej chyba do Genshina, bo jak gdyby progresowanie z tych gier, które ja grałem, jest najbardziej podobne do Genshina. Też jest jak gdyby nastawienie na klienta mobilno-pecetowego. I to jest giera od twórców AFK Arena. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. A dobra, ja mam tu jakieś beczułki rozwalać, żeby obrażenia zadawać. Cyk, frajerze. Gini od ognia. Ja bardzo mało grałem w arenę. Dosłownie kilka dni. Ale ja też, jak mówiłem dzisiaj na początku streama, ja z takimi gierkami zwykle poklikam sobie dosłownie przez, nie wiem, kilka dni. 3 dni, 4. I wywalam i zastępuję czymś innym, nie? Ekwipunek. Dobra. O ekwipunku wam w sumie chyba nie mówiłem. To są rzeczy, które i wypadają wam z tych skrzynek za awczenie, i z eksploracji, i z różnych zadań, generalnie z wielu różnych miejsc, plus później sami możecie również wykuwać swój własny ekwipunek, używając surowca, który dostajecie i ze świata, i z zadań, i z niszczenia ekwipunku, którego nie używacie. Żółta kartka dla gry za mikropłatności. No, jak gdyby takie tytuły tym żyją. Ja mówię, ja też mam... Ja na pewno nie jestem w pozycji, w której bym was do tej giery namawiał, bo jeśli ktoś na przykład nie czuje jakichś ogromnych oporów przed wydawaniem kasy w takich gierkach, no to się może nadziać, nie? A tego bym dla was nie chciał. Natomiast, tak jak mówię, jeśli ktoś już jest z tym obyty i stanowczy w takich tematach, to jest jedna z ciekawszych propozycji tego typu na rynku. A dobra, bo my już chyba możemy mnożnik włączyć, dobra. Na początku się nie dało w samouczku, ale już teraz bangla. Fireball. Victory belongs to everyone.
No i gra generalnie jest bardzo nowa, nie? Bo ona ma niecałe 3 tygodnie. Ja od 2 tygodni już jakoś pykam. Strasznie się reklamują, bardzo intensywnie. Ja w piątek przed świętami wielkanocnymi, jak gdyby dosłownie na każdym kroku dostawałem tylko i wyłącznie reklamy tego Journey. No i gdzieś tam mi się przypomniało w nocy, sobie ściągnąłem na telefon i w sobotę jak pojechałem do rodzinki, to zacząłem grać. Także to były jakieś takie faktycznie pierwsze dni tego. No wiesz, na arenie się obłowili w siano. Ja nie wiem, co to są za postaci, bo ja nimi nie gram. Strasznie mnie dziwi właśnie, że nie można sobie w tym trybie zaznaczyć gdzieś tej postaci, żeby zobaczyć więcej informacji. Co to jest za klasa, w jaki sposób atakuje, czy to są obrażenia fizyczne, czy magiczne, dystansowe, czy bezpośrednie. Dziwi mnie to. Naciskasz długo na ikonce, okej, okay, czyli się da. Holdowanie na PC raczej, wiecie, nie jest zbyt popularnym inputem, więc nie próbowałem, ale to dobra, to zaraz zobaczymy. Ścieżka rozwoju. A, tak, bo za progresowanie też, jak gdyby są to jakieś oczywiście nagrody z diaksami i pulami włącznie. O, zaraz zresztą nam się pewnie zbierze trochę tych rzeczy. To sobie populujemy na tej postaci. Ja zakładam zresztą, że oni troszeczkę będą rozwijać. A możemy sobie to przeklikać. Że będą rozwijać troszeczkę to sterowanie PC-towe, bo ono jednak jest teraz mocno kopią mobilnego, a wydaje mi się, że to trochę zbranczują, nie? Że trochę to oddzielą. Ja nie wiem, czy nigdy tego nie widziałem wcześniej, ale tu w prawym górnym narożniku miałem teraz ikonę skrzynki, że jakąś tam skrzynkę dostałem. Wydaje mi się, że normalnie w gameplayu tego nie miałem. A może to jest po prostu jedna z setek rzeczy, do których nie przykładam uwagi. Może tak być. W sumie widać, że to bardzo podobne do AFK Ariny. Nie wiem, czy podobne, mnie osobiście nie przypomina, natomiast jak gdyby tutaj ludzie słusznie zwrócili uwagę, że część bohaterów jest dosłownie z areny, nie? Że poprzenosili sobie tutaj części uniwersum, co osobiście uważam za dobry krok. A, mieliśmy iść tu na górę, bo to jest jakaś skrzyneczka będzie się kisić. To co ma leżeć, jak podniesiemy, nie? Stosunkowo trudny. A to czekajcie, to stój. To możemy sobie wejść w rezonans i... szybkie otwieranie, przeklikamy sobie... ekwipuneczki. Tam z 1600 sobie wbijemy do... do czego? Do gówna psiego, mało. To nie, to trzeba inaczej, to trzeba... O, no 10 tiketików na dzień dobry za wydarzenie, oczywiście, to chcemy. Tu mamy jedną postać, zalogowanie w dniu pierwszym. W ogóle, jeśli planujecie grać, to dobrze jest zacząć jak najszybciej, no bo są, wiadomo, jakieś tutaj różne wydarzonka, które już niektóre się powoli kończą, nie? Dobra. Ta, to jest na razie jedyny sensowny dla nas banerek. Jest duża szansa, że już mi teraz poleci jakaś legenda, nie? Oczywiście, że tak. No, te pierwsze są podkręcone, później już tak pięknie nie jest. No. I to jest Cecja, czyli jak gdybym bohaterka, której głównie używam na moim głównym koncie, nie? Ona jest mega spoko.
W sensie na początku jest raczej mało użyteczna, ale jak się ją trochę podkręci, to zaczyna naprawdę dawać radę, nie? Dobra, 4 tiketiki. Tu mamy jeden. Oczywiście są... nie chcę tego robić teraz. Dajcie mi spokój. Oczywiście na banerach są gwarancje, nie? Że po 60 rekrutacjach na pewno mamy gwarantowanego bohatera. Mi jeszcze teraz brakuje 18. Jeśli chodzi o różnicę między pulowaniem jednego a pulowaniem 10, mi się wydaje, że nie ma różnicy, że jak spulujesz sobie 10 pojedynczych, to będzie dokładnie tak samo, jakbyś spulował 10 na raz, ale ludzie twierdzą, że o, na pewno da się lepiej wykręcić na tych razy 10, nie? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem dokładnie to samo. No i zobaczcie, nie? Jak gdyby chcą, żebyśmy wydali 6 zł. Nie dam ci 6 zł na koncie pobocznym, gąsie typie. Dobra, i cecję sobie na pewno wrzucimy za śmierdziela. Weź, daj mi grać. Tu się jeszcze wymienimy. Jest coś takiego, nie? Że... poza podnoszeniem poziomu postaci możemy jeszcze podnosić jej rzadkość. I tą rzadkość podnosi się za duplikaty tej postaci z puli. I tu możemy sobie z elitarnego na elitarny plus podnieść i to oczywiście to zrobimy. To za każdym razem, kiedy jest dostępne, od razu trzeba to robić, bo to jak gdyby i tak nie ma innego sposobu na zużycie tych duplikatów, nie? Więc to jest taki instant. Dobra. Co sobie tu podniesiemy, to też jest bez różnicy, bo oni mają takie same chyba wartości. Koszta właściwie za podnoszenie tych leveli. A wszyscy moi bohaterowie pozostali, którzy są poza rezonansem, i tak będą automatycznie mieli level podnoszony do poziomu najniższego z rezonansu, nie? Więc nie ma na co czekać. Let's get started. No i dobra, teraz gnoja śmierdziela, myślę, że ogarniemy. Ty wypadasz i ty wypadasz. Chomiki nara. Te chomiki się później chyba już nawet nie wyświetlają na liście bohaterów. Formację sobie zrobimy... Tak. Obrażenia magiczne i chyba dystansowe, przez to rozumiem? Ciebie jeszcze nie znam. Świetliste, magiczne. I to jest supportik, a to jest co? To jest mag po prostu. Okej. Dobra, gonicie, dajcie radę. Sporo przynieśli z areny. Nie wiem, ja tak jak mówię, mało grałem w arenę i być może przez to moje wspomnienia są jakieś mocno ograniczone, ale jakoś tak nie jestem w stanie znaleźć tu dużo porównań. Pewnie w jakichś głębszych mechanikach tak, ale z tej powierzchowności, którą zapamiętałem, to nie szczególnie. No i dobra, skrzyneczka. Też tikecik, diamenciki, ważne rzeczy. Możemy sobie od razu zaktualizować ekwipunek. Dla wsparcia i dla wojownika. Nadwyżkę możemy już, widzę, przemielić. Jeszcze tworzyć sami nie możemy, ale to się chyba na którymś poziomie ekwipunku odblokowuje. Czekajcie, bo coś tu zostawiliśmy? Ta. Coś tam się świeci dalej. I jeszcze jedno, bo tu jest pierwsze coś tam. A, no i tego Rowana możemy sobie odebrać. I to jest dość istotne właśnie, żebyście, jeśli faktycznie chcecie mi tutaj pomóc i pograć z tego mojego reflinka, to pamiętajcie, żeby sobie tego Rowana odebrać stąd, nie? Ikonka w lewym górnym narożniku. A nie, to jest zakup? Poka mnie to. Tu macie za darmo na pewno do odebrania i to warto wziąć. A co z tym Rowanem? He? Kup dowolny przedmiot. To nie, to nieważne. To olejcie Rowana. To olejcie Rowana w takim razie.
Mi się wydawało, że on tak normalnie był, bo on mi wpadł po prostu z któregoś pierwszego pula. Ale tu coś mamy, jakąś nagrodę. Pobieranie zakończone 300 diaksów. Dziękuję bardzo. Ekwipunek. Są jeszcze takie, ja nie wiem jak to się nazywa, czy to są dusze? Tak, to są kamienie duszy. I one są poziomu takiego zwykłego, jak ten, który widzicie teraz, i później są jeszcze poziomu legendarnego. I za zebranie 60 możemy sobie je wymienić na losowego bohatera dla tego tieru. Pytanie, czy się liczy zwykły z dropa, bo takiego mam. Tego nie wiem. Tego niestety nie wiem. Dobra, i dotarliśmy sobie do ładnego miasteczka. Te miasteczka nie pełnią jakiejś szczególnej funkcji, bo tutaj gra nam nie każe chodzić do konkretnych miejsc, żeby coś konkretnego zrobić. Oczywiście poza fabułą, nie? Mówię o takich rzeczach jak właśnie sklepy, wędorzy i tak dalej, że tego nie trzeba odwiedzać osobiście. Teoretycznie jest taka dwójka tutaj i później gdzieś tutaj, których trzeba odwiedzać osobiście, ale ich też jakoś nie ma szczególnie sensu odwiedzać, nie? Poczta, co dostaliśmy? 300, no i pięknie, no i się zbiera. Tu w ogóle mamy jakieś tikety i diamenty. 1000 diaksów, 10 tiketów, ciuszki piękne, oczywiście, że chcemy. 10 tiketików, bierę. 10 tiketów, ale będziemy pulować. Pulowanie jest przyjemne, ja bym sobie mógł chyba tworzyć takie po prostu postaci jedna po drugiej, zbierać te darmowe rzeczy i otwierać. I usuwać i nara. I jeszcze raz. Dobra. Co odblokuj? Czemu ona mi się tu pokazała jako odblokuj? Tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją, których ja nie pamiętam z normalnego grania. dobra. Dobra, i mamy 30 puli takich do zrobienia na szybko, plus jeszcze możemy sobie za diaksy kupić. Tutaj później będzie banner na Vale, bo ona jest teraz takim wyróżnionym bohaterem, ale to się kończy za 3 dni, więc jeśli byście na przykład teraz zaczynali grać, to już olejcie tą Vale, bo już jak sobie zbierzecie ją raz, to ona i tak wam się nichuja nie przyda, nie? Jak gdyby trzeba mieć pod rozgrywkę jednak więcej kopii bohatera, więc już teraz sobie inwestujcie po prostu w ten zwykły baner, albo w ogóle oszczędzajcie diaksy, żeby zobaczyć, co wrzucą, jak się Vala skończy, nie? Tak bym raczej radził. Mi się zdaje, że ona wejdzie do standardu po tym banerze od razu. Możliwe? Możliwe. W sensie te banery fokusowane to są takie trochę dla nerwańców, nie? One nie mają szczególnie sensu, moim zdaniem. Ale no, są dość ekscytujące, nie? To na pewno. A jak wam wyskakują te chomiki z tymi żołędziami, to te żołędzie są potrzebne do upgrade'owania rzadkości bohaterów. To jest tak poprzeplatane, że raz trzeba właśnie kopii bohatera, raz żołędzi jego frakcji. I na zmianę, nie? Więc te żołędzie są ważne. Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby mi brakowało żołędzi do upgrade'u, ale zakładam, że to się szybko zmieni. O, legenda, dobra. Co dostaliśmy? Jak Rowan? To się nie zdarzy. A! Dobrze. Ja mam go na jednej kopii na głównym koncie. Wydaje mi się, że on jest spoko, ale ja nim jeszcze nie grałem. To jest chyba taki ziomo, który tworzy obszar bardzo mocno healujący. To jest chyba on. Let's enjoy the starlight together. I strike to defend. Dobra, nie ma co tego oglądać, bo już legenda poleciała.
A, jak jest nowe, to nie pokazuje, ile tych dusz leci. Mi się to chyba jeszcze ani razu nie zdarzyło, ale wiem, że z takiego jednego pula może wam polecić więcej niż jedna dusza. W sensie, oczywiście dana postać może się pojawić na przykład na dwóch takich paseczkach, albo na trzech, albo więcej i tak dalej. Ale z takiego jednego paseczka też wam może polecić więcej niż jedna dusza. Nie wiem, czy z konkretnych puli, czy w konkretnych warunkach, nie ogarniam, ale jest coś takiego. Dobry suporcik. No na jednym, na tym poziomie wejściowym, no to raczej mi się do niczego nie przyda, ale w sumie fajnie by go było podkręcić troszeczkę. Te żmijce to lecą na potęgę, nie kumam dlaczego. Widzisz fizykę najważniejszych rzeczy? Żołędzi? Lista życzeń. Ja chyba w ogóle nie ogarniałem tych list życzeń. I trochę mam na to wywalone. Co wpadnie, co wpadnie, to wpadnie. Co los da, to przyjmę. Ale dobra, bo odblokował się teraz baner na wale. To jest to, o czym mówiłem. I to są tikety, które dostajemy za Explora głównie. Bo ich je teoretycznie można kupić, ale w taki trochę inny sposób. Za duplikaty, poza tym, że dostajemy te dusze, o których mówiłem, dostajemy też taką walutę specjalną. I ją możemy sobie tutaj wydawać właśnie na tego typu rzeczy, nie? To są te dusze zwykłego tieru i dusze legendarne. I one często właśnie mają tam minus 50%, nie? I wtedy naprawdę warto je brać za te rzeczy. One się odświeżają chyba daily, tak mi się... Nie. Odświeżenie za 18 dni i 5 godzin, dobra, nieważne. Jednak nie daily. Ale w każdym razie warto jest wykupywać te na mocnych przycenach. Tylko? Na pewno? Mi się wydawało, że jak gdyby zwiększa szanse oczywiście, ale nie, że kompletnie wyklucza inne rzeczy, których nie uwzględniłem. Kurde, to może jednak tam zajrzę na głównym koncie. W sumie zaraz się możemy przelogować, to zobaczę, co ja mam tam ustawione, bo w sumie ciekawe. Ja to chyba ustawiłem tylko raz na początku i tego nie ruszałem już później. Dobra, ale tutaj sobie weźmiemy jeszcze za diaksiki do 10. Fiolecik. Dupa. Czy nas stać jeszcze? Nie stać nas jeszcze, ale pewnie zaraz wpadną jakieś diaksy. Na początku dostajecie tego całkiem sporo, nie? Żebyście mieli okazję sobie zbudować drużynkę wypadową. Widzisz to, Moski, a ja sobie wyobrażałem, że mam szczęście, bo mi wpadają ci, których już mam na wysokich poziomach, nie? Autentycznie tak było. Dobra, ich wszystkich też możemy poupgrade'ować, bo tak. Don't worry. My flame burns even more beautifully now. O, tu nawet chyba dwa poziomy zaliczymy. A nie, to jest za trzy. Nieważne. Te fioletowe trochę inaczej. Inne wymagania mają. Dobra, na pewno tecję sobie podniesiemy na maksa. A, bo ja właściwie na tym koncie jeszcze w ogóle areny nie robiłem. To czekajcie, to zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. Co ty chcesz znowu? Kolekcja, wiem. No, tu są takie pasywy za osiąganie różnych rzeczy. Dobra, dzięki, chomik. Nie chcemy tego teraz. My chcemy to. A, ja jeszcze nie mogę. Dobra, musimy sprogresować w pobułce, ale to chyba zaraz. Wydaje mi się, że to chwila po mieście.
Artefakty. Przyznam szczerze, że z artefaktami też się mało bawiłem. W sensie ja sobie upgrade'uję na bieżąco, ale w walce nie eksperymentowałem, bo ich jest kilka. Jest ich 6 łącznie. Ten pierwszy, który dostajemy, on po prostu chyba healuje. A nie, atak też coś daje. Tak, ale jego umiejętnością jest healowanko, nie? A z tą resztą jakoś nie kombinowałem na razie. Ja mam wrażenie, że ja mam cały czas właśnie braki w healowaniu, więc nawet mi jest to na rękę. O, no i teraz jest samouczek do tego, nie? Mamy walkę. Każda wygrana walka podnosi nam poziom tej areny o 1, czyli jak gdyby mamy kolejnych trudniejszych przeciwników. Nie do końca, bo czasami jest tak, że dostaniecie jakiegoś bardzo trudnego, bardzo udaną kompozycję do przeciwników, a później macie kilka łatwiejszych, nie? Także czasami warto spróbować przyforsować. Plus jest taki, że nic nie wydajemy w momencie podejmowania się walki, więc można to powtarzać ile razy się chce. No. Jak będziecie sobie wchodzić w kolejne strefy, to zawsze warunkiem wejścia w strefę jest jakiś poziom tego właśnie tej areny i również waszego rezonansu, nie? Czyli poziomu tych bohaterów. To the voice of the flowers. Come out, my servant, and fight for me. Victory blooms most beautifully. W którymś momencie, chyba po 10 fali, odblokowuje się automatyczna walka, czyli po prostu klikacie i idziecie sobie gdzieś, a oni się biją w kółko, nie? Aż dotrą do bariery, gdzie przeciwnicy ich pokonają. It's time to show you my moves. Robi Ori. Robi sporo. Często jest tak, że sobie ziomeczka przestawiasz o jedno pole obok i nagle wygrywają ci walkę, nie? Którą wcześniej przegrywali 5 razy z rzędu. Także warto jest eksperymentować. Szczególnie, że później dochodzą trochę inne układy tej areny, nie? Są na przykład jakieś poddzielane murki i tak dalej. No i wtedy szczególnie warto jest tą kompozycję dostosować do pola. Plus jest taki, że te kompozycje zapisują ci się pod typ pola, więc no nie musisz za każdym razem tego przekładać. Listen to the voice of the flowers. Well, victory is deserved. A ręka jest bardzo przyjemna. Czemu skupienie? Żona nie ma im skupienie. A to nic, to dobrze. Tylko my sobie możemy w sumie zamienić. Who else needs a little pick-me-up? Czemu te chomiki w ogóle są tutaj w tych pierwszych rzędach? Nie kumam. Great materials are everywhere. Tak, bardzo duże. Ja na początku w ogóle, wiecie, mocno to brute forsowałem, nie? Po prostu wystawiałem najmocniejszych bohaterów. Tanki z przodu, jak gdyby supporty w środku, healerzy z tyłu i tyle. Nie przejmowałem się tym jakoś szczególnie, ale potem gdzieś tam powoli zaczynałem sobie eksperymentować i to naprawdę przynosi efekty. A Cecja już teraz widzę, że robi robotę od samego początku.
Well, victory is na moim głównym koncie ta Tetsuya naprawdę ciągnie mi całą drużynę ze sobą. Co animacje mają fajne. Eat your pill, my children. Ale przyznam szczerze, że nie czuję jakiejś takiej potrzeby, żeby wyłączyć sobie te animacje ultów. Wypisaliście, że macie już powyłączane? To mi to jakoś nie przeszkadza. To z tego i tak pewnie wychodzi, nie wiem, z 5 sekund na walkę, nie? A tak jak wspominałem, gdzieś tam może poza tymi pierwszymi 3-4 dniami, no to potem się to sprowadza do takiego klikania rzeczy daily, które i tak się robi dość szybko. Jak ktoś jeszcze może gra z mobilki, to może jeszcze faktycznie ma sens. Ale gdzieś tam, wiecie, siedzicie sobie przy PC-cie i coś robicie. Tetsuya, rzucaj, ultuj. Dobrze. Jak siedzicie przy PC-cie tak czy siak i po prostu to się gdzieś tam mieli w tle, to już nie jest problem. Jasne, no w szerszej perspektywie robi ogromną, nie? Ale w perspektywie i tak idlowania przy kompie, to już nie aż tak bardzo. Jest taki fajny trybik w gierce, że sobie idziecie przez taki labirynt i co walka zdobywać takie runy, które możecie sobie później, za które odblokowujecie pasywy. I te pasywy się naprawdę robią absurdalnie potężne w pewnym momencie. Też takie fajne przełamanie tego standardowego gameplayu. Jeśli ta Tetsuya zdąży rzucić tego demona i go nie zbiją zbyt szybko, bo Tetsuya jak gdyby rzuca tego demona i w momencie, kiedy znowu ładuje jej się ult, to go leczy na full, nie? Że on już jak gdyby nie spada po raz kolejny, tylko jak gdyby jest w pełni wyleczony. No to jeśli ona go zdąży w miarę szybko rzuci i zdąży go utrzymać, to jest runda wygrana właściwie za każdym razem, nie? No i doszliśmy do 10 poziomu, więc mamy teraz automatyczną, mogę sobie kliknąć i po prostu już nic nie robić, nie? Pewnie i tak zaraz się zatrzymamy, bo to już tak widzę, że dochodzi powoli do szczytu ich możliwości przy aktualnym rozwinięciu postaci. Nawet nie wiem, czy tą rundę wygramy, chyba nie. No, chyba nie, chyba w dupę. Da, nara. No, ale 10 wbity. Już nagrody oczywiście jakieś lepsze będą lecieć, więc teraz te rzeczy, które zbieramy ze skrzyni, będą lepsze. Mamy też raz dziennie dostajemy taką klepsydrę, która stakuje się max do 2, czyli jak sobie zrobicie dzień wolny, to potem możecie sobie dwukrotnie przyspieszyć. I to jest ile? To jest 120 minut przyspieszenia natychmiastowego, nie? Ta, mogę sobie to przeklikać od razu, nie muszę tego kisić, bo wiadomo, że na tej postaci już nie będziemy grać. I druga rzecz jest taka, że jak wbijacie sobie te levele, to tam co level jest, właściwie nie co level, tylko co kilka leveli jest nagroda, nie? Więc nagrody sobie też możecie zebrać. I tam między nimi są właśnie etykiety i diamenty. Rezonans, tak? Dobrze. The general has asked me to a little progress is better than no progress, right? No, w sumie bez różnic, co u nich będę upgrade'ował teraz. May the lucent tree bestow its blessings upon all. Się
Siemasz, Hawking. A dzień dobry, dzień dobry. Co, miał dyszkę dopiero? A, dobra, miał dyszkę dopiero. Mówię, co to się wydarzyło? I my na pewno chcemy Cecję na wyższy i od razu ją dopakować, ile da radę. A dużo nie da radę. Teraz to wiecie, i tak to w miarę szybko leci, nie? Teraz jak już na głównym koncie jestem gdzieś tam na tych wyższych levelach, to już idzie krew z nosa. To ja już naprawdę tam liżę wszystko z tej mapy, co tylko się da, żeby sobie zebrać jakieś surowce i ulepszyć postaci. Ale to już wolno postępuje. A jeszcze możemy przemielić to, co w nadwyżce. Niedługo pewnie mi się odpali możliwość wykuwania sprzętu. Nie pamiętam, z którym elementem fabuły to jest powiązane, ale to powinno przyjść niedługo. Ja na początku robiłem to dość rzadko. Kisiłem te surowce. Nie chcę twoich 300 diaksów. A się okazuje, że niepotrzebnie, nie? Jak gdyby teraz za każdym razem ulepszam na full wszystko, co mam, jest git. I cały czas mi nie brakuje. Czemu w takim razie nie grasz teraz na main wymagania reklamowe? Nie, po prostu ja już dzisiaj odklikałem właściwie wszystko daily, co miałem na koncie głównym, więc nie bardzo miałbym wam co pokazać na nim. Stwierdziłem, że jak sobie zrobię nowe konto, to przynajmniej zobaczycie, jak wygląda progresowanie tej rozgrywki. Fabuły nie zobaczycie, bo ją skipuję, bo już mam ją naprawdę głęboko gdzieś. No ale takie, wiesz, odkrywanie gdzieś tam nowych obszarów, jakieś może minigierki się pojawią po drodze. A na głównym, no niestety już dzisiaj nic nie było, nie? Jak zaczynaliśmy streama, to byłem na głównym koncie. Zrobiliśmy chyba ze 3 poboczne, które mi jeszcze zalegały. I to tyle. I to tyle. Wymagania reklamowe to, wiesz, jakby ta kampania jest, owszem, ale jak gdyby ja grałem jeszcze zanim ta kampania była, więc ja i tak bym tą gierkę wam pokazał. Zresztą u nas na Discordzie już gdzieś tam zakładałem wątek, że coś takiego istnieje. Jakoś szczególnie się tą kampanią nie przejmuję, nie? Niebieskie i fioletowe znaczniki to są zadania poboczne, ale przyznam szczerze, że osobiście nie wiem, czym różnią się niebieskie od fioletowych. Wydaje mi się, że fioletowe są w ramach wydarzenia, ale nie jestem pewien. A niebieskie, jako wiecie, taka standardowa ścieżka zadań pobocznych. Ale autentycznie trochę żałuję, że dosłownie nie zacząłem, nie wiem, ze 3-4 dni wcześniej, nie? Żeby jeszcze gdzieś trafić na te serwery z pierwszej Setuni. Bo wydaje mi się, że tam ciekawiej życie wygląda. A może właśnie nie? Może te pierwsze serwery się trochę już poprzepalały, bo wiadomo, był jakiś rzut tych graczy i może duża część z nich się wykruszyła. Od startu. Koteczki na dachu. No szczegóły Enviro są naprawdę fajne momentami. Generalnie estetycznie bardzo mi się giera podoba. Czym się różnią serwery? To trochę wygląda w ten sposób, że jeśli jakiś serwer się nasyca graczami, to po prostu zakładają kolejny. Po to, żeby gracze, którzy grają na tym samym serwerze, byli na podobnym poziomie rozwinięcia, nie? Żeby nie było sytuacji, że jak gdyby serwer ma już miesiąc, ty zakładasz konto i jak gdyby do końca życia jesteś tam głównym, który nic nie znaczy w rankingach, nie? Wiadomo, że tutaj i tak jest sytuacja, że gracze, którzy są free to play, idą w miarę równo ze sobą, ale no, wieloryby dominują. Tak jest absolutnie na każdym serwerze i jak gdyby na tym polega totalnie monetyzacja takich gier, więc nie jest to nic dziwnego i zaskakującego. Natomiast przynajmniej w kategorii tych graczy free to play, dzięki temu, że te serwery są dodawane dla zaczynających graczy, no to ta rywalizacja ma jakiś sens, nie? Diabelski podziemca, to są tacy strażnicy właśnie granic stref,
Jak wkraczamy do nowej strefy, to musimy spełnić pewne wymogi. O, to jest, to mi się przypomniało ostatnio. To jest coś, z czego ja absolutnie nie korzystam w rozgrywce. Ja dosłownie zapomniałem, że to istnieje. A zakładam, że to może być też dość znaczące przy planowaniu. To nam na przykład zmienia ikonki, jaką klasą postaci jest dany bohater, nie? Bo tu mamy frakcje, a tu mamy klasy. Mnie jutro na bank nie ma, ale myślę, że w niedzielę bym się chciał z czymś odpalić i myślę, że możemy zrobić tak, że w niedzielę już się odpalę po prostu z głównym kontem, odhaczymy sobie dailysa na moim głównym koncie i dopiero wtedy pójdziemy na inną gierkę. Możemy chyba tak zrobić. A, wiesz co, Fugo, na takie rzeczy się nie zwraca szczególnie uwagi. Dopiero faktycznie jak ktoś ci wspomni, to mówisz, o ty faktycznie, jest po polsku. No wonder you're General Hogan's friend. You both can hold it down in a flash. You weren't in the fight. Both the villagers. No ale voiceoveru to już byśmy się raczej po polsku nie mogli spodziewać. Ta lokalizacja w Journey jest taka trochę niekompletna. Ale tam sądząc po ankietach, które wysyłali w zeszłym tygodniu, wydaje mi się, że są świadomi problemów i będą gdzieś to z czasem fiksować. W ogóle biorąc pod uwagę jak dopieszczona jest ta gra, jak wysokoprofilowa, jak skazana na finansowy sukces, to jestem trochę w szoku, jak wiele rzeczy jest tu niedociągniętych, nie? Gadaliśmy wcześniej między innymi o tym, że niektóre voiceovery są strasznie amatorsko zrobione. I właśnie te lokalizacje też wyglądają, jakby to trochę w dupie mieli. A może po prostu nie mieli czasu na przetestowanie tego. Znaczy to, że w końcu polski język jest w grach standardem. Ja o dziwo mam wrażenie, że dla mobilek jest to bardziej istotne niż dla dużych produkcji. Tak, ja mam trochę wrażenie, że premiera tego została nieco ponaglona. W sensie, że jak gdyby gierka jest już zamknięta w sensownym stopniu. W sensie, mi się tu błędy na przykład żadne nie zdarzają, nie? Jest stabilnie sieciowo, bezbłędnie, poza właśnie lokalizacjami i poza takimi właśnie dziwnymi, amatorskimi naleciałościami w niektórych tylko voiceoverach. Konkretne postaci mają jakieś problemy, nie? Eat your fill, my children. Bo jestem pewien na 99%, że głosowo też mówią do ciebie na przemian, jak do faceta i kobiety. No właśnie to jest pytanie, na którym etapie się to wysypało, nie? Czy na jakimś takim ogólnym tłumaczeniu z azjatyckiego na angielski, czy może... W sumie te studia lokalizacyjne chyba też różnie działają. Wydaje mi się, że oni w przypadku właśnie azjatyckich produkcji czasem najpierw tłumaczą na angielski, dopiero z angielskiego na inne języki. A czasami chyba bezpośrednio na każdy język z tego oryginalnego, nie? Więc też pytanie, jak było w tej sytuacji. Ale powiem wam, że śmiesznie, bo ja bardzo... Ja właściwie nie zmieniam kompozycji mojego zespołu, chyba że właściwie jest jakiś niestandardowy tryb i tego wymaga. Więc ja mam małe obycie z innymi bohaterami niż ci, których używam na co dzień. I ja często w rozgrywce widzę, że jakiś bohater jest dla mnie
szczególnym zagrożeniem, bo robi coś tam szczególnego, ale ja nawet nie wiem, co to jest za postać, nie? Bo jak gdyby w przeciwników nie masz imienia podpisanych. A teraz widzę trochę więcej właśnie, mieszając te rzeczy na początku tutaj. No przyznam, że samo grze pierwsze słyszę, mimo że mam serwer pełen genshinowców. To dość zaskakujące, bo tak jak mówię, jak gdyby ja się skusiłem na zagranie, bo kampania reklamowa była te 2 tygodnie temu niesamowicie natarczywa. I mam wrażenie, że nadal jest, bo nadal dostaję reklamy. Eat your fill, my children. Mówisz po głosu. Ja mam właśnie wrażenie, że jest cholernie płynnie. A grasz na mobilce czy na PC-cie? Bo na mobilce pamiętam, że mnie wkurzało to początkowe ładowanie i logowanie. Że to było dla mnie faktycznie dziwnie długie, ale w ekranach tego raczej nie wyczułem. Przy czym ja też mało grałem na mobilce, bo właściwie tylko właśnie przez te święta wielkanocne. A jak już wróciłem do siebie, to grałem normalnie na PC-cie od razu. You desire an audience. And what do you offer? Shield brothers, armor for myself. Let's get started. Jeszcze możemy dociągnąć sobie ekwipunek, oczywiście. To zaskakująco dużo też zmienia. Nie wiem dlaczego na początku jak grałem założyłem, że to właściwie bardzo mało wnosi do rozgrywki, a potem się okazało, że nie. 500 diaksów za dołączenie do WhatsAppa. No nie wiem czy nie namówiliście. Nie wiem czy nie namówiliście. I ankieta oczywiście, o której mówiłem, ale nie będziemy tego robić. To jest konto, które ja po streamku i tak sobie zutylizuję. Nie ma sensu tego trzymać. Mam jakieś nagrody za czyszczenie strefy? Za to czyszczenie mapy też jakby warto sobie rzeczy odklikiwać. Dobra, idziesz tu. Żaden emulator, jest normalny klient pecetowy. I działa naprawdę spoko, nie? Momentami widać, że to jest sterowanie mobilkowe, ale wydaje mi się, że to też tam kwestia dania im miesiąca na popracowanie, ogarnięcie tej premiery i też trochę dopracują tą wersję pecetową. Wiesz, to już jest taki trochę standard tych wysokoprofilowych gierek, nie? A jak my stoimy z kasą? O, są 3 kafle, to sobie możemy puścić banerka pełnej rekrutacji. Tak, dosłownie dzisiaj się kapnąłem, że wsad działa. Fioleciki. Dupa. To nie oglądamy. Ale 2 z tego samego, więc pewnie upgrade'ik poleci. A może nie? O dziwo, nie. Bo to jest ten ziomo, nie? Jeszcze jednego brakuje. Dobra, możemy jeszcze przeklikać, co mi tu powypadało. To jest zaobserwowanie, nie będę go robił na drugim koncie. To są ważne rzeczy, bo tu dostajemy fajne rzeczy. Szybkie odbieranie. Dailysy. Dailysy, jak robicie na normalnym koncie, już takim ogranym, to dosłownie minuta i macie zrobione daily. Szybkie przetwarzanie, jeszcze mamy 2 dusze do odbioru. Okej. O, w sumie nie byłem pewien, dopiero teraz zobaczyłem, że faktycznie
Za duszę można dostać również nowych bohaterów, nie tylko tych, których się już miało. A tego pewien nie byłem. No Azjaci w ostatnich latach zrozumieli, że Zachód preferuje na kompach wydawać oszczędności rodziny na mikrotransakcje. Możliwe, możliwe. W sensie sam fakt, że to jest gra, która wymaga od ciebie daily aktywności, w niedużym nakładzie, ale daily, nie? Umówmy się. I pozwala ci to robić również kiedy jesteś poza domem, bo po prostu z telefonu, no to, to jest ogromny plus. To jest ogromny plus, nie? Czemu mi już skrzynia wyskoczyła, jak tych plate'ów jeszcze nie dotknąłem? Narzekać nie będę. Dobra, jak my stoimy jeszcze z pulami do tego banera? 6, to 10 nie puścimy. Dobra, ale sobie możemy puścić pojedyncze. Kto nam broni, nie? A ja zaraz tak będę kończył. Gdzie masz pochwalony? Trochę na koniec trafiłeś, bo ja zaraz uciekam. Mam jeszcze trochę rzeczy dzisiaj w domu do zrobienia. O! No popa! Kto by pomyślał? Za pierwszy tiketik legenda. Ale mówię, wydaje mi się, że na początku są trochę podkręcone. Zawsze pech, aj, ale co zrobić życie? No jest jak jest. Mam nadzieję, że w niedzielę się odpalę. Chomików nie chcemy. Daj pan coś, fiolet chociaż. O, fiolet. Ona też już zaraz będzie miała upgrade'a chyba. Czy możesz się apką pochwalić? Króliczki chodzące po pulpicie. Udało nam się ją wypuścić w tym tygodniu, ale trafiliśmy na okres, kiedy wszystko na itch.io było aktualizowane i mało kto ją zobaczył. Pewnie podrzuć na jakiegoś, nie wiem, Discorda albo coś. Podeślij mi na PW, to sobie obczaję, co to. Ale to jest taka apka w starym stylu. Kiedyś były popularne takie rzeczy, nie? Że odpalaj sobie programik i na pasku zadań ci skakały jakieś tam dziwne rzeczy. Często gołe baby, ale czasem też piękne pieski i kotki. Łe, spoko. W sensie, to jest taki element przeszłości, którego mi troszeczkę brakuje współcześnie. To było urokliwe na swój sposób. Ale też te, które pamiętam z przeszłości, były takie totalnie basicowe. Ja nie wiem, jakie są tam ograniczenia. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ale brakowało mi tam takiego trochę bardziej, wiecie, trochę bardziej Tamagotchi, nie? Dobra, tych jeszcze możemy poupgrade'ować. No, to mówiłem. Ta wskakuje nam na epicki, czyli cały tier wyżej. I ta dopiero na pośredni. Czyli elitarny plus. No ja mam z tym w ogóle taką urokliwą historię, że po prostu miałem apkę Cat Companion parę lat i pewnego razu miałem okazję zagadać z twórcą i tak wyszło, że zrobiłem z nim wersję opartą o mojego królika. Zarobiście. Bardzo fajnie. No to mówię, podrzuć i obczaję. Znajomi? Po co znajomi? Dodaj nowych. Prośby. No nie, na tym koncie nie ma sensu ludzi dodawać w ogóle. Ale często jest tak, że jak jesteście sobie na jakiejś aktywności i idlujecie sobie po prostu w świecie, to nagle ludzie was zaczynają dodawać, nie? W ogóle tego wam nie pokazywałem. W sumie mogę pokazać na... Czekajcie, przełączymy się na moje konto. Już tak na sam koniec. Przełącz postać i ja tutaj jestem. Są też world bossowie. Na razie jest jeden, drugi się odblokowuje chyba za 9 dni. Jest coś takiego, że oni mają absurdalnie dużo hapsów i cały serwer je przez kilka dni bije.
I w zależności od tego, w ile dni uda się serwerowi zabić World Bossa, tym lepsze nagrody dostaną. Znaczy, tym lepsze, im szybciej to zrobią, nie? Mi to nie przeszkadza, prawdę mówiąc. W sensie, wiesz, jak gdyby ci ludzie, których tam dodajesz po prostu po to, żeby wysyłać i odbierać nagrody, z jednej strony absolutnie nic dla ciebie nie znaczą, ale po jakimś czasie jak gdyby zaczynasz zapamiętywać te niki, ich awatary i tak dalej, oni jakieś takiej osobowości nabierają. Są czymś więcej niż na przykład NPC w gierce, nie? Przynajmniej ja to trochę tak odbieram. Dobra. World Bossowie. Pierwszy World Boss jest w Ciemnym Lesie 5. Nasz serwer zbił już jego 59%. I tam na początku, przez pierwsze dni, jak wiecie, ludzie nabierali mocy, no to tam schodziło 1-2% na przykład dziennie, nie? Teraz to już mocno przyspiesza, więc ja myślę, że jeszcze ze 3 dni prawdopodobnie padnie. Może nawet mniej. Możemy podejść. I to jest takie wielkie bydle z ogromnym paskiem HP zapełnionym cyferkami. I jak się w niego wejdzie, to są nagrody. My jesteśmy na 8 dniu, bo on się nie pojawił wraz ze startem serwera, tylko kilka dni później. I teraz jeszcze byśmy zgarnęli 1200 diaksów za niego i 10 tiketów. Ja myślę, że zgarniemy go w dniu 10 albo 11, więc no jeszcze nagrody całkiem spoko, nie? A ja najwięcej wykręciłem na nim 2700, a topowy nasz gracz serwerowy 17 milionów, nie? Więc macie porównanie, jaki jest gameplay między free to playem a pay to winem. Całkiem spory. Dobra, jeszcze jedno. I na kolejnej strefie, na której mnie jeszcze nie ma i mam nadzieję, że zdążę, za 9 dni i 4 godziny kolejny Lord się odblokowuje. Zakładam, że odpowiednio trudniejszy, nie? Także mam nadzieję, że uda mi się dojść do tych stref w te kilka dni. Dobra, możemy sobie zgarnąć nagrody. Czy są jakieś interakcje poza graczami, czy tylko tryby bossów i PvP? To znaczy, wiesz, jak gdyby na mapie, jak widzisz, zresztą tutaj zawsze jest garstka ludzi, tutaj są inni gracze. O, to jest zresztą liderka naszego klanu. Tu są sobie inni gracze, na całej mapie są inni gracze. Ludzie, których masz w znajomych, są też odpowiednio opisani. Jeśli chodzi o interakcje, to są takie aktywności jak, już szukam, taka ręka, taka trupia ręka wystająca od dołu. No nieważne, w każdym razie są spaczone stworzenia i do w ogóle podjęcia walki ze spaczonym stworzeniem potrzeba od 2 do 3 graczy. I wtedy musisz sobie właśnie zapraszać albo znajomych, albo wysyłać zaproszenie na gildię, nie? I u nas na przykład gildia, jeśli chodzi o kanał głosowy, jest bardzo nieaktywna, więc jak gdyby cała gildia polega na tym, czekaj. No, że ludzie wysyłają zaproszenia do bicia spaczonych stworzeń, nie? Do tego gildie jeszcze mają coś takiego jak bitewną musztrę, gdzie mamy taką mapkę i właśnie też są jakieś fale przeciwników i każdy, korzystając ze swojej daily staminy gildyjnej, musi wysyłać swoje jednostki, żeby to pokonywać i żeby właśnie przedzierać się dalej na tej mapie, nie? Ja często tam Dula widzę, no bo też jest cały dzień. Ja zresztą też gdzieś tam sobie w tle wiszę przez cały dzień. No. Także tak to sobie żyćko płynie. Gierka moim zdaniem naprawdę przyjemna. I tak jak mówiłem na samym początku, jeśli ktoś... nie ma nic przeciwko takiemu typowo mobilkowemu podejściu do gier, ale z ładną oprawą, to myślę, że się tu odnajdzie, nie? Jeśli dla kogoś Genshin był akceptowalny, to też powinno być akceptowalne, bo wydaje mi się, że tutaj nie ma szczególnej różnicy między agresywnością jednej i drugiej pozycji, nie?
Natomiast jeśli ktoś jest typowo wywodzący się z AAA konsolowo-pecetowych i nie miał do czynienia z bardzo z mobilkami, no to może się poczuć trochę nieswojo, widząc rzeczy, które wyskakują tu na ekranie. Ale tak jak mówię, jeśli należycie do tej kategorii, która ma już jakieś obycie z mobilkami i jak gdyby akceptujecie tą formę i jest dla was okej, to jestem skłonny nawet polecić, bo z całej tej konkurencji, którą ja też co jakiś czas przekopuję, przegrzebuję, to jest tytuł, w którym widzę, że spędzę trochę czasu, nie? Że to nie jest gra, którą się opuszcza po dwóch, trzech dniach, tylko trochę więcej. Poprzednią taką grą, która przykleiła mnie na dłużej niż 3-4 dni, było Ni no Kuni. I mówię o Ni no Kuni mobilno-pecetowym, nie o tym starym konsolowym jedynce i dwójce, tylko właśnie tym takim mobilkowym typowo. To też była gacza, też była mocno monetyzowana, ale też była świetna wizualnie i też świetnie mi się w to grało. No. No i to tyle w takim razie. Słuchajcie, mam nadzieję, że widzimy się w tą niedzielę, mam nadzieję, że nic się nie wysypie i będę mógł się wtedy odpalić. Wtedy zrobimy sobie też dailysa na moim głównym koncie, a potem przeskoczymy na jakąś inną gierkę. Ja teraz też nie odpalałem nic innego, tylko właśnie pecetówkę, ponieważ konsolę mam w ogóle w innym pokoju i mi się nie chce jej nosić każdego dnia w tej i we w te. Gramy sobie z Magdą w Lego Harry'ego Pottera. Lata 1-4 już wyplatynowaliśmy, teraz platynujemy lata 5-7, więc pewnie jak skończymy lata 5-7, to wrócę z konsolą tutaj, a kolejny Legosy już będę na Play'u 4 odpalał. No, taki plan. A ja znikam. Ja znikam w takim razie. Dziękuję wam bardzo za obecność i widzimy się jak najszybciej. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa.